Proszę Państwa, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie kierownictwu, dziękuję Państwu za obecność. No i przechodzimy do tematu. Nie wiem, jaki jest, czy jest przewidziane potem dyskusja. To znaczy jest to dwa warianty, albo mówić ciurkiem i wtedy tak. Wolałbym tak, a potem ewentualnie. Znaczy ewentualnie na godzinę, czy powiedzmy godzinę, no, parę minut. A potem jakaś rozmowa, czy nie życzysz sobie, żeby się wtrącano, żeby przerywano, słyszę ruchy raczej nieskazane. Nie, no jak ktoś już tam... To znaczy, ja proponuję, ja wiem sam jako wykładowca taki ogólny, że czasami takie wtręty przerywają narrację i one są troszeczkę męczące, ale jeżeli coś jest strasznie ważnego, to oczywiście warto, tak? Tak, tak, oczywiście. To jest wolność słowa, to musimy to szanować. Wolność. Jeszcze nas oskarżą o zwalczanie demokracji, co wtedy zrobić? Jak mówią, wolność to uświadomiona konieczność. W związku z tym zaproponujemy konieczność zapewnienia komfortu wykładowcy. Dobrze? Tak się omawiamy? Okej. Okay. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakich reform Polska potrzebuje. Żebyśmy docenili wagę tego zagadnienia, to najpierw chciałbym zwrócić uwagę Państwa na taką okoliczność, która może mieć znaczenie, mianowicie, że oprócz tego świata, na którym aktualnie jesteśmy, jest jeszcze tamten świat, na którym się prawdopodobnie wszyscy znajdziemy. No, na razie nie widać pośpiechu, żeby tam się ktoś wybierał na tamty świat, no, ale prędzej czy później, tak czy owak, się znajdziemy. Więc jest to o tyle ciekawa sprawa, że o tamten świat ma znacznie lepszą reputację od tego świata. O tyle jest to dziwne, że o tamtym świecie właściwie prawie nic nie wiemy. Na dobrą sprawę tyle, co nic. Ale jedno wiemy na pewno, jedno wiemy o tamtym świecie na pewno, że na tamtym świecie nigdy nie było, nie ma i nie będzie żadnych reform. Podczas kiedy ten świat jest nieustannie wstrząsany rozmaitymi reformami i bardzo możliwe, że to właśnie tutaj tkwi przyczyna tej różnicy w reputacji między tamtym światem a tym. Z tego wynika, że z reformami trzeba bardzo ostrożnie, trzeba bardzo uważać, dlatego że można sytuację pogorszyć jeszcze bardziej na tym świecie pełnym złości i możemy tu od razu taką uwagę ogólną zgłosić, że niektóre reformy mają na celu poprawę sytuacji jakiejś grupy społecznej, na ogół tej, która te reformy inicjuje, albo poprawę sytuacji jakiejś partii, z czego wcale nie muszą korzystać obywatele ani państwo. Więc już z tego rozróżnienia wynika, że jeśli mówimy o reformach takich, których Polska potrzebuje, nie Platforma Obywatelska, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Nowoczesna pana Petru, którego podejrzewam o to, że jest wynalazkiem służb, mówię o podejrzeniach moich z ostrożności procesowej, bo on zdaje się lubi pieniaczyć. W takim młodym wieku już takie wpieniactwo powinien bardziej tam panienkami się interesować jeszcze, a nie niezawisłymi sądami, no ale to tak jest już niestety w przypadku naszych umiłowanych przywódców. Więc będziemy mówili o takich reformach, które są potrzebne państwu polskiemu i obywatelom polskim, a nie jakimś partiom czy bezpieczniackim watachom. Proszę Państwa, takim dokumentem, który opisuje funkcjonowanie państwa i precyzuje sposób funkcjonowania jego władz, jest konstytucja. I jedna, czy po co w ogóle konstytucje są? To dobrze jest postawić takie pytanie. Ja wiem, że to jest głupie pytanie, ale głupie pytania bywają inspirujące. Na przykład w XVIII wieku taki holenderski astronom postawił głupie pytanie, dlaczego właściwie w nocy jest ciemno?
No i okazało się, że odpowiedź na to pytanie zajęła 100 lat. A przy okazji się wydało, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki, więc ja ośmielony tym precedensem wracam do głupiego pytania, po co są w ogóle konstytucje, po co jest konstytucja? I na trop odpowiedzi naprowadza nas moment dziejowy, czy momenty dziejowe, w których konstytucje pisane się pojawiały. To były momenty, w których słabła władza króla. I nie do tego stopnia słabła, żeby państwo się rozpadło, czy żeby się ustrój polityczny państwa zmienił, ale do tego stopnia słabła, że poddani królewscy zaczynali mu stawiać warunki. Mówili mu: do królu, już teraz tak nie będzie, jak było do tej pory, że ty co chciałeś, to robiłeś. Teraz możemy ciebie słuchać nadal, możemy tobie płacić podatki, ale już nie będzie takiej samowolki, jak była kiedyś. Teraz ty nam powiesz, odkąd, dokąd są twoje uprawnienia, a my tobie powiemy, odkąd, dokąd powinny być nasze. No i jeżeli dochodziło do jakiegoś kompromisu, to właśnie była konstytucja pisana. I proszę państwa, ona niekoniecznie tak się musiała nazywać, ale... Proszę? Tak, ale taka to właśnie była sytuacja. I to nas naprowadza na jeden z ważnych celów, dla którego konstytucja istnieje, mianowicie konstytucja powinna dostarczać obywatelom gwarancji ochrony przed samowolą władzy. To jest jeden z ważnych celów i analizując rozwiązania konstytucyjne musimy na to pytanie stawiać, czy ona rzeczywiście dostarcza obywatelom gwarancji ochrony przed samowolą władzy, czy przeciwnie, wystawia ich na samowolę tej władzy. No jeżeli wystawia, no to znaczy, że to jest konstytucja do chrzanu. Jeżeli jakiś tam gwarancji dostarcza, no to już lepiej. O jakich gwarancjach możemy mówić? Tych gwarancji, tak powiedzmy sobie szczerze, dużo nie ma, bo władza jak się uprze, to może nam zrobić wszystko. Tak jak to Helena Bobińska napisała kiedyś książkę o Józefie Stalinie pod tytułem Soso, no i tam zachęcali ją krytycy życzliwi, żeby napisała jeszcze drugą książkę, komu Soso zrobił kuku. Więc władza może nam zawsze zrobić kuku, prawda, jak będzie chciała, jak się uprze. I te gwarancje nie są aż tak daleko idące. Zastanawiał się nad tym, w jaki sposób tych gwarancji obywatelom ochrony przed samowolą władzy dostarczyć. Francuski myśliciel Montesquieu, który był to człowiek inteligentny i spostrzegawczy, aczkolwiek pozbawiony złudzeń. No i zauważył, że każda władza ma skłonność do powiększania swojego imperium właściwie w nieskończoność. W związku z tym wpadł na pomysł, że jeżeli na jednego takiego władcę się napuści drugiego, a jeszcze najlepiej na tych dwóch trzeciego, no to ponieważ każda ta władza będzie miała skłonność do powiększania swojego imperium, to będą się nawzajem te władze blokowały. Krótko mówiąc, kiedy one wszystkie trzymają się za klapy, to mają ręce zajęte, już nie mają wolnych rąk, żeby dusić za gardło nas. I to jest ta gwarancja ochrony przed samowolą władzy. Jak widzimy, no nie jest ona specjalnie taka daleko idąca, ale dobra i taka, lepsza taka niż żadna. Proszę państwa, konstytucja odpowiada na jedno, to jest jeden cel. Drugim celem konstytucji, ponieważ skoro już mamy te trzy władze, ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, no to konstytucja musi ustanowić odpowiednie relacje między tymi władzami, kiedy są odpowiednie wtedy, kiedy nie dochodzi do paraliżów decyzyjnych. Paraliż decyzyjny polega na tym, że no nie można podjąć jakiejś decyzji, która jest konieczna i mogą być dwie przyczyny paraliżów decyzyjnych. Pierwsza taka, że nikomu nie wolno podjąć jakiejś decyzji. Nikomu w państwie. Przykładem takiego paraliżu decyzyjnego wpisanego do konstytucji była Konstytucja Federacyjnej Republiki Jugosławii. Tego państwa już nie ma, ale kiedy było, to tam ten przepis był, że nikomu nie wolno podjąć decyzji o kapitulacji państwa.
No i Jugosławia musiałaby w razie czego walczyć do upadłego, aż do całkowitej zagłady swojego państwa, zwłaszcza gdyby wróg był silniejszy, no bo nikt nie mógł legalnie podjąć takiej decyzji. Ona zawsze mogła być podważona, że to była niekonstytucyjna, ale nie tylko w takim przypadku może wystąpić paraliż decyzyjny, bo paraliż decyzyjny może wystąpić również wtedy, kiedy decyzje w tej samej sprawie podejmują różne organy państwowe. No i oczywiście te decyzje są różne. W związku z tym nie wiadomo, która jest ta właściwa, więc nikt nie wykonuje żadnej. No i mamy do czynienia z paraliżem decyzyjnym. Konstytucja dobrze zredagowana pozwala unikać takich paraliżów decyzyjnych. Takim podstawowym zagadnieniem, które Konstytucja reguluje i na samym początku zaraz to robi, to jest odpowiedź na pytanie o ustrój polityczny państwa. No i mamy dwie możliwości. Albo to będzie ustrój monarchiczny, albo to będzie ustrój republikański. Różnica między jednym i drugim sprowadza się do tego, kto jest suwerenem. Suweren to jest ktoś taki, kto samodzielnie określa granice własnych uprawnień. Francuski polityk Jerzy Clemenceau mówił, że suwerenność to jest kompetencja kompetencji. I ktoś, kto, to jest taki stan faktyczny właściwie, ktoś, kto samodzielnie określa granice własnych kompetencji, jest suwerenem. I w państwach o ustroju monarchicznym takim suwerenem jest monarcha. W ogóle samo słowo monarchia oznacza jedynowładztwo, więc już samo to wskazuje na suwerena. Natomiast w państwach o ustroju republikańskim przyjmuje się uprzejmie, że suwerenem jest naród, że suwerenem jest naród. Czasami jest tak, że nie bardzo wiadomo na pierwszy rzut oka, jaki ustrój polityczny w państwie rzeczywiście jest. Przykładem takiego państwa była Rzeczpospolita przedrozbiorowa, która nazywała się Rzeczą Pospolitą, więc to by sugerowało, że miała ustrój republikański, no ale miała króla, miała królów. Czyżby nasi przodkowie już tak od wódki tam się lasowali, że nie wiedzieli, w jakim państwie żyją? No tak źle z nimi nie było. Kiedy bardzo dobrą ilustracją tego, że doskonale wiedzieli, w jakim państwie żyją, jaki ustrój polityczny to państwo ma, jest scena spotkania właśnie z Henrykiem Walezjuszem, jak delegacja polska przybyła, żeby mu zakomunikować, że został wybrany na króla polskiego, ale nie tylko mu zakomunikować, ale przedstawić mu warunki, na jakich może to stanowisko w Polsce objąć. Od imienia Henryka, właśnie Walezjusza, te warunki były potem stawiane każdemu królowi elekcyjnemu, nazywały się artykułami henrykowskimi, to był rodzaj konstytucji takiej też. I proszę Państwa, ponieważ we Francji obowiązywały trochę, panowały inne obyczaje niż w Polsce, to Henryk, widząc te warunki, trochę się wahał, czy ma je przyjąć, czy nie. I hetman Jan Zborowski, stojący na czele polskiej delegacji, widząc to wahanie, powiedział mu sinen jurabis non regnabis, jak nie przysięgniesz, nie będziesz panował. I od razu widać z tego pouczenia zbawiennego, że hetman Zborowski doskonale wiedział, jaki ustrój polityczny ma Polska, że to nie Henryk stawiał warunki narodowi polskiemu, tylko odwrotnie, naród polski stawiał warunki Henrykowi. To znaczy, że naród polski był suwerenem. Czasami nazwa państwa jest myląca. Na przykład w czasach Józefa Stalina, chorążego pokoju, ojca narodów, klasyka demokracji, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich miał nazwę sugerującą ustrój republikański, że tam suwerenem jest naród sowiecki, niechby nawet jakby tam byśmy go nie nazywali. No oczywiście nieprawda. Jaki tam suweren? Nic nie miał do gadania. Stalin przywrócił monarchię w najbardziej despotycznym wydaniu tego i trzeba dlatego zwracać uwagę na to, jaki faktycznie ustrój polityczny w państwie jest. Jeszcze jednym przykładem, jeśli Państwo pozwolą, się posłużę. Kiedy w Chinach umarł Deng Xiaoping,
agencje prasowe doniosły z Pekinu, zadepeszowały, że rozpoczęła się walka o władzę po Deng Xiaopingu. Było to o tyle dziwne, że na kilka lat przed śmiercią Deng Xiaoping nie miał żadnego stanowiska państwowego, ani nawet partyjnego. Z punktu widzenia konstytucyjnego był najzupełniej prywatnym człowiekiem, a jednak agencje doniosły, że rozpoczęła się walka o władzę po Deng Xiaopingu. No, nie myliły się, dlatego że Deng Xiaoping uzyskał w Chinach stanowisko nieprzewidziane przez tamtejszą konstytucję republikańską, mianowicie został cesarzem Chin. I tym cesarzem był. Wyglądało to tak, że on pod koniec życia był już bardzo chory, nie dość, że nie stawał z łóżka, to jeszcze nie mógł mówić. No więc ta kamaryla dworska wytypowała jakiegoś takiego kamerdynera, prostego człowieka, ale widocznie uczciwego bardzo. No i on miał taką funkcję, że pochylał się nad Deng Xiaopingiem. Tamten mu coś szeptał do ucha i ten w obecności tych dygnitarzy te słowa powtarzał na głos. I następnie to, co on powiedział z szybkością światła, docierało do najdalszych krańców państwa chińskiego i w ten sposób Deng Xiaoping rządził Chinami jako cesarz. Więc widzimy, a Chiny cały czas były republiką, w dodatku ludową jeszcze, więc te nazwy czasami nie oddają rzeczywistego charakteru ustroju. Proszę Państwa, mamy zatem dwa typy ustroju, ustrój monarchiczny, ustrój republikański. One się różnią, jak powiedziałem, tym, kto jest suwerenem. No i w ustroju monarchicznym, no to nie ma problemu, wiadomo, że suwerenem jest monarcha i on we własnym imieniu może się wypowiadać, czy mądrze, czy nie mądrze, ale to już nieważne, ale w każdym razie wiadomo, że jego wypowiedzi są miarodajne dla suwerena. No a jak to jest w państwach o ustroju republikańskim? Suwerenem jest naród, no ale naród nie zbiera się w jednym miejscu i nie mówi jednym głosem, przeciwnie, mówi wieloma głosami. Jedni chcą tego, drugi chcą tamtego i która wypowiedź jest, powinna być uważana za głos narodu. Od razu się pojawia ważna kwestia przedstawicielstwa narodowego w ustroju republikańskim. No i znowu mamy dwie możliwości, mianowicie jaką metodą wyłaniać przedstawicielstwo narodowe. Teraz takie gusło panuje, że najlepszym sposobem wyłaniania przedstawicielstwa narodowego jest metoda demokratyczna. Ale to jest gusło. Każda epoka ma swoje gusła i ta też. Zresztą niepowszechnie nawet akceptowane. Na czym, jak, w jaki sposób można rozumieć demokrację? Też na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest metoda rozstrzygania sporów, polegająca na tym, że z góry przyznajemy rację większości. Im większa liczba, tym słuszniejsza racja. No od razu widać, że to jest metoda zawodna, bo bardzo często jest tak, że jeden człowiek ma rację przeciwko całemu światu. No ale tak się przyjmuje i no, tak. Tak, to się nazywa metoda demokratyczna. Drugim sposobem rozumienia demokracji to jest to, że jest to metoda rekrutowania aparatu władzy w ustroju republikańskim za pomocą głosowania, za pośrednictwem głosowania. No i jeśli chodzi o sposób wyłaniania właśnie przedstawicielstwa narodowego, to rozumiemy demokrację w tym drugim znaczeniu. No i od razu widać, że nie jest to metoda wcale powszechnie stosowana. Na przykład współczesnie istnieje w Europie państwo, które jest programowo niedemokratyczne i które jest bardzo szanowane na całym świecie. Mówię o Stolicy Apostolskiej. Ona ma status państwa, jest programowo niedemokratyczna. Tam metoda demokratyczna, czyli głosowanie, jest zastosowane wyjątkowo od czasu do czasu, kiedy kolegium kardynalskie wybiera nowego papieża.
Poza tym aparat władzy Kościoła katolickiego jest rekrutowany zupełnie inną metodą, niedemokratyczną metodą kooptacji. Papież osobiście mianuje każdego kardynała, dokooptowując go do kolegium kardynalskiego, które będzie już wybierało nie jego, bo on już jest wybrany, tylko jego następcę. W ten sposób przygotowuje odpowiednich elektorów dla pod kątem wyboru właściwego następcy. Papież osobiście mianuje każdego biskupa, dokooptowując go do grona Episkopatu Światowego. Każdy biskup osobiście wyświęca każdego księdza, dokooptowując go w ten sposób do stanu duchownego. Więc metoda rekrutowania aparatu władzy w Stolicy Apostolskiej to jest metoda kooptacji zasadnicza. No i ten aparat władzy całkiem sprawnie zarządza ponad miliardem katolików na świecie, więc nic złego się nie dzieje. Ale jak komuś ten przykład nie pasuje, bo Stolica Apostolska wprawdzie ma status państwa, ale to jest państwo nietypowe, no to inny przykład państwa współcześnie istniejącego, już nie tak może szanowanego na całym świecie jak Stolica Apostolska, mówię o Unii Europejskiej. Unia Europejska aż do obrzydzenia nadużywa retoryki demokratycznej, ale kiedy przyjrzymy się instytucjom Unii Europejskiej, to widzimy, nie bez pewnego zaskoczenia, że organ mający legitymację demokratyczną, zresztą jedyny organ mający legitymację demokratyczną, mówię o Parlamencie Europejskim, który jest wybierany w powszechnym głosowaniu, nie ma żadnej władzy. Nie ma żadnej władzy. Ci deputowani do Parlamentu Europejskiego mogą wygłaszać gniewne oracje, nie trwające dłużej niż 2 minuty. No co można powiedzieć przez 2 minuty, no precz, niech żyje i to wszystko, prawda? Można to rozbudować, te wątki, precza i niech żyje, ale to wiele tam ponadto powiedzieć nie można. Więc to jest ten organ dekoracyjny, mający legitymację demokratyczną, no tylko chyba po to, żeby nikt nie powiedział, że w Unii Europejskiej już nie to, że deficyt, ale w ogóle kompletny brak demokracji jest. Natomiast te instytucje, te organy władzy, które rzeczywiście mają władzę, to znaczy Rada Europejska, która jest organem władzy ustawodawczej, na czele której stoi pan Donald Tusk, on ma dwie bardzo ważne kompetencje, może otwierać posiedzenia i je zamykać, więc to widzimy, że to bardzo poważna jest funkcja, no to tam żadnego demokratycznego głosowania nie ma, tylko ten organ jest kompletowany metodą koopta. Podobnie organ władzy wykonawczej Unii Europejskiej, Komisja Europejska. Tam też nad komisarzami żadnego głosowania się nie odbywa, nie przeprowadza, tylko oni są dobierani metodą kooptacji. Podobnie organ władzy sądowniczej Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, też jest dobierany metodą kooptacji. Widzimy, że nawet Unia Europejska, która nadużywa retoryki demokratycznej, wcale z tą demokracją u siebie nie przesadza. No wiedzą, co jest dobre, a co nie. Więc natomiast no, nasza konstytucja przesądza o tym, że metoda rekrutacji aparatu władzy odbywa się, tego przedstawicielstwa narodowego i aparatu władzy odbywa się metodą demokratyczną. Proszę Państwa, no i od razu znowu mamy dwie możliwości. Albo ta metoda następuje, znaczy w wydaniu większościowym, albo w wydaniu proporcjonalnym, w formie większościowej, w formie proporcjonalnej. Konstytucja przesądza, że wybory do Sejmu odbywają się według zasady proporcjonalności. I to od razu pociąga za sobą bardzo daleko idące konsekwencje. Po pierwsze, jeżeli wybory do Sejmu odbywają się według zasady proporcjonalności, no to od razu widać, że okręgi wyborcze muszą być wielomandatowe, dlatego że jednego mandatu nie da się proporcjonalnie podzielić między różne partie, muszą być okręgi wielomandatowe, a jeżeli są okręgi wielomandatowe, to od razu się pojawia druga kwestia, znalezienia sposobu przeliczania głosów wyborczych na mandaty.
No i konstytucja, przesądzając, że w wyborach do Sejmu obowiązuje zasada proporcjonalności, tę zasadę w ordynacji, już nie konstytucja, ale ordynacja wyborcza, modyfikuje w taki sposób, żeby maksymalnie zbliżyć ją w skutkach do systemu większościowego. To jest pytanie, dlaczego autorzy konstytucji i ordynacji wyborczej, a to byli ci sami ludzie, uciekli się do takiego dziwacznego rozwiązania, jakim się tak podobały skutki systemu większościowego, to dlaczego nie przesądzili w konstytucji o systemie większościowym, tylko jednak wybrali proporcjonalny. Proszę Państwa, jakie są środki modyfikujące zasadę proporcjonalności w ordynacji wyborczej? Otóż są dwa. System przeliczania głosów na mandaty, ordynacja stanowi, że to jest system Donta, od nazwiska belgijskiego matematyka Donta, który wykoncypował taki system, że liczbę głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze w okręgu dzielimy przez kolejno następujące po sobie liczby całkowite dotąd, aż uzyskana w ten sposób suma ilorazów pokrywa się z liczbą mandatów w okręgu. Trochę to skomplikowane, ale system jest bardzo prosty, definicja jest bardziej skomplikowana od samego mechanizmu. Warto zatem tylko zapamiętać jedną rzecz, że system Donta faworyzuje partie silne kosztem partii słabych. Zgodnie z formułą zapisaną w Ewangelii świętego Mateusza, że kto ma, to będzie mu dodane, a kto nie ma, to straci również to, co ma. Dokładnie tak właśnie funkcjonuje system Donta, więc można tego matematyka posądzać o inspirowanie się ewangelicznymi wskazówkami, chociaż oczywiście z punktu widzenia ugrupowań, które padły ofiarą tego systemu, to raczej mu przypisują inspirację piekielną. Drugim takim czynnikiem modyfikującym zasadę proporcjonalności jest klauzula zaporowa. Ona polega na tym, że żeby w ogóle komitet wyborczy uczestniczył w rozdziale mandatów w wielomandatowym okręgu, musi uzyskać co najmniej 5% głosów w skali całego kraju. Jakie z tego wypływają konsekwencje? Ano takie, że komitet musi zarejestrować kandydatów, jeżeli chce w ogóle uczestniczyć w tej grze wyborczej, tak w sposób poważny, to musi zarejestrować kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych, bo jeśli nie, no to jego szanse na uzyskanie 5% głosów w skali kraju gwałtownie się zmniejszają i wtedy jest traktowany tak, jakby go w ogóle nie było. Musi zatem zarejestrować kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych. To z kolei pociąga za sobą konieczność prowadzenia kampanii wyborczej od razu w skali całego kraju. Tego się nie da zrobić bez pomocy mediów elektronicznych, które są z kolei bardzo kosztowne. No i od razu się pojawia trzecia kwestia, kto za to wszystko zapłaci, w jaki sposób, z jakich funduszy, żeby uniknąć korupcji, bo korupcja, wiadomo, to trzeba walczyć z nią i tak dalej, walczyć trzeba, ale ostrożnie, żeby jej krzywdy nie zrobić, bo co byśmy bez korupcji zrobili, prawda? W ogóle byśmy musieli tutaj z łapanki brać wszystkich umiłowanych przywódców. Proszę Państwa, więc widzimy, że ta zasada proporcjonalności zmodyfikowana przez ordynację sprawia, że Sejm jest stosunkowo mało reprezentatywny, co budzi głosy krytyki, które się zwłaszcza w ostatnich kampaniach wyborczych podnosiły, zwłaszcza pan Paweł Kukiz, ale nie tylko on, podnosił konieczność zmiany tego systemu wyborczego na większościowy i oparty na jednomandatowych okręgach wyborczych. Kiedy się przysłuchiwałem dyskusji, jaka na ten temat się toczyła podczas obydwu kampanii, odnosiłem wrażenie, że niektórzy przynajmniej zabierający głos w tej dyskusji przywiązują przesadną wagę do
tej zmiany, upatrując w jednomandatowych okręgach wyborczych panaceum na różne rzeczy, a zwłaszcza na zwiększenie reprezentatywności Sejmu. Uważam, że to jest nieporozumienie. Mówię to dlatego, że zanim jeszcze powstał ruch jednomandatowych okręgów wyborczych, zanim pan Paweł Kukiz się zainteresował tą sprawą, to ja napisałem projekt ordynacji wyborczej opartej właśnie na jednomandatowych okręgach w systemie większościowym. W 92 roku Sejm powołał nadzwyczajną komisję do przygotowania ordynacji wyborczej pod przewodnictwem posła Króla, zięcia Leszka Moczulskiego. No i ta komisja trzeba pracować. W związku z tym koledzy posłowie poprosili mnie, żebym napisał projekt ordynacji wyborczej. Zacząłem się zastanawiać, jak i co mam właściwie napisać, według jakich zasad ten projekt powinien funkcjonować. No i wstyd się przyznać. Wstyd się przyznać, wtedy byłem taki naiwny, że myślałem, że te wszystkie opowieści o potrzebie dekomunizacji to są naprawdę, że to ci ludzie tak naprawdę chcą. No i pomyślałem sobie, że skoro tak, no to jest świetna okazja, żeby przy pomocy ordynacji wyborczej przeprowadzić dekomunizację bez użycia tego słowa. I w tym celu posłużyłem się rozwiązaniem funkcjonującym w ordynacji francuskiej, w której oczywiście ten cel polityczny nie jest nigdzie zapisany, ale jak nas poucza francuski pisarz Antoni de Saint-Exupéry w Małym Księciu, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Prawda? Więc ten cel nie jest zapisany, ale to jest główny cel tej ordynacji. Reszta to jest tam, żeby właśnie można było ten cel osiągnąć. Pod tym kątem są dobierane różne rozwiązania. No i celem ordynacji francuskiej, opartej na jednomandatowych okręgach wyborczych, było blokowanie dostępu do francuskiego Zgromadzenia Narodowego Frontowi Narodowemu tamtejszemu. I to się przez całe dziesięciolecia znakomicie udawało. No teraz trochę się sprawy komplikują, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo znowu ten mechanizm nadal działa, ale już nie jest taką siłą jak kiedyś. Działał przez całe dziesięciolecia, sprawiając, że Front Narodowy, uzyskując nawet kilkanaście procent głosów nie w sondażach, tylko w wyborach, nie wprowadzał, u nas taka partia uchodzi za silną, nie wprowadzał ani jednego posła do francuskiego parlamentu. Raz się zdarzyło, dokładnie w 97 roku, że jeden kandydat Frontu Narodowego przedarł się przez wszystkie zapory, ale zaraz Państwo zobaczycie, że z demokracją nie ma żartów. Przypadkowo tego kandydata znałem. On się nazywał Jan Maria Le Chevalier, a znałem go, kandydował z departamentu VAR w Prowansji, a znałem go stąd, że on wydawał taką gazetę Le Patriot d'Ivoire i mi przysyłał. No i tak żeśmy się znali. I on wygrał wybory w tym swoim okręgu. To Sąd Najwyższy unieważnił wybory w tym jednym, jedynym okręgu. Więc widać, że z demokracją nie ma żartów. Jak ktoś ma nie wygrać, to nie wygra, żeby nawet wygrał. To tak jak takie hasło było, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak były wybory prezydenckie, w których kandydował pan Tadeusz Mazowiecki. Tam on miał takie hasło wyborcze, że on i tak wygra. I jak? No nawet jak przegra, to wygra. Bardzo dziwny pomysł na hasło wyborcze. Widocznie ta pewność siebie była tak duża, jak w przypadku pana prezydenta Komorowskiego, prawda? Ale to jest zły doradca, taka pewność siebie, zadufanie. Więc proszę Państwa, na czym polegał francuski mechanizm, który został wykorzystany do blokowania Frontowi Narodowemu dostępu do parlamentu? Otóż, jak powiedziałem, są tam jednomandatowe okręgi wyborcze, ale żeby uzyskać mandat z marszu, to trzeba uzyskać co najmniej bezwzględną większość głosów, czyli co najmniej 50% plus jeden w tym okręgu. Jeżeli jest wielu kandydatów, no to się to praktycznie biorąc nie zdarza nigdy. W związku z tym następuje druga tura i w okresie między pierwszą a drugą turą wyborów ci kandydaci, którzy uzyskali słabszy wynik, apelują do swoich zwolenników o poparcie któregoś z kandydatów silniejszych. Z punktu widzenia wyborcy to jest nawet trochę korzystne, dlatego że zanim jeszcze nastąpiło ostateczne głosowanie, to ten wyborca trochę więcej wie, na co właściwie głosuje, bo przyszłe koalicje polityczne tworzą się na jego oczach.
Więc ma lepsze trochę rozeznanie, co właściwie popiera. U nas tego nie ma. U nas zupełnie jak kota w worku kupujemy, no bo na czym polega kampania wyborcza? Na tym, że każda partia, my jesteśmy mądrzy, uczciwi, szlachetni, prawi, odważni, dzielni, patrioci, a wszyscy inni to są durnie, łajdacy, złodzieje, zdrajcy i tak dalej. I kiedy już nas przekonają, że tak jest, to odbywa się głosowanie, no a potem co się dzieje? Ano, tworzą się koalicje. Ci mądrzy, uczciwi, szlachetni patrioci zaczynają tam się kumać ze zdrajcami, durniami, łajdakami, złodziejami. W rezultacie realizowany jest program, o którym wcześniej nikt nie słyszał, więc nic dziwnego, że wszyscy czują się zrobieni w konia, oszukani i zaczynają powątpiewać, czy powinni statystować w tym całym widowisku. I rzeczywiście absencja wyborcza tradycyjnie utrzymuje się na poziomie połowy uprawnionych do głosowania, co oznacza, że no, nie wszyscy z tego powodu się wstrzymują przed udziałem, ale znaczna część pewnie z tego. Więc widać wyraźnie, że ten system rzeczywiście powoduje pewien deficyt demokracji. No i ja myślałem, że jeśli się w Polsce zastosuje takie rozwiązanie, jak przyjęte w systemie w ordynacji francuskiej, no to u nas wystąpi efekt podobny, tyle że wszyscy przeciwko SLD. I SLD, mając 20% poparcia wyborczego, nie wprowadzi ani jednego posła, bo zawsze będzie przegrana. Zawsze będzie przegrany. No i taki projekt ordynacji napisałem i na posiedzeniu komisji, w którym uczestniczyłem, bo byłem sędzią Trybunału Stanu wtedy, więc poseł Król trochę się krępował, żeby mnie nie wpuścić, no ale już nie prosiłem o głos, bo referował to poseł Pruchno-Wróblewski. No i można było ten projekt przeforsować, przynajmniej na forum komisji, dlatego że tam mieli miażdżącą przewagę posłowie wywodzący się z różnych tam formacji solidarnościowych. SLD miał tylko dwóch reprezentantów, posła Millera i posła Cimoszewicza, którzy zresztą natychmiast się zorientowali, jaki straszliwy miecz Damoklesa tutaj nad ich głowami został umieszczony, ale po chwili odetchnęli z ulgą, dlatego że ta większość miażdżąca posłów solidarnościowych ten projekt natychmiast odrzuciła z tego powodu, że oni nie byli pewni, czy w tym systemie sami by zostali wybrani. No takich gwarancji oczywiście nie można nikomu było dostarczyć. No i w ten sposób wtedy zostały wprowadzone te wszystkie modyfikacje do zasady proporcjonalności, które się utrzymują do dnia dzisiejszego. Wspominam o tym, żeby pokazać, że przy pomocy jednomandatowych okręgów wyborczych też można różne sztuki robić. To nie jest tak, że tu nic nie można, że tu jest wszystko takie klarowne i tak dalej. Ale oprócz tego modelu francuskiego jest znacznie prostszy model angielski. Tam też są jednomandatowe okręgi wyborcze i nie trzeba żadnych tam bezwzględnych większości. System jest bardzo prosty. Wygrywa w okręgu ten, kto uzyskał więcej głosów niż inni. No więc tu nie trzeba nic przeliczać i tak dalej. Bardzo prosty. Ale przyjrzyjmy się parlamentowi brytyjskiemu. Co widzimy? Przecież on jest zdominowany przez dwie duże partie. Mniejsze partie albo się dostają w jakichś zupełnie symbolicznych reprezentacjach, albo się w ogóle nie dostają i są latami całymi poza parlamentem. Więc z punktu widzenia reprezentatywności parlamentu system jednomandatowy okręgów wyborczych wcale tego nie gwarantuje. Przeciwnie, raczej nas od tego oddala. I jeżeli się zastanawiamy, jaki model wyłaniania reprezentacji narodowej w ustroju republikańskim poprzeć w przyszłości, to musimy o tym pamiętać. Musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, zanim poprzemy jakieś. Na czym nam bardziej zależy? Czy na przykład chcemy, żeby Sejm był maksymalnie reprezentatywny, to znaczy, żeby wszystkie kierunki polityczne, albo prawie wszystkie, jakie występują w społeczeństwie, żeby miały niechby nawet symboliczną, ale jednak reprezentację polityczną w Sejmie. Jeżeli nam na tym zależy, jeżeli tak chcemy, a wielu ludzi tak chce, bo to jest pewna wartość, taki reprezentatywny parlament, no to musimy się liczyć z bardzo takim z pewnym ryzykiem. Mianowicie
reprezentatywny parlament oznaczałby, że jest tam kilkanaście albo nawet 20 ugrupowań politycznych o różnych tam celach, zapatrywaniach. No a musimy pamiętać, że w systemie parlamentarno-gabinetowym, bo taki system polityczny państwa konstytucja u nas ustanawia, w systemie parlamentarno-gabinetowym zadaniem Sejmu jest nie tylko uchwalanie ustaw. Tutaj nawet jakby mniej uchwalał, to by nawet było dobrze, bo mamy do czynienia z biegunką legislacyjną, już taką skrajną, ostrą, w ostrej postaci. Ale drugim zadaniem Sejmu, bardzo ważnym, jest stworzenie stabilnej podstawy politycznej dla rządu. A przy takim Sejmie rozdrobnionym mogłoby to być zadanie bardzo trudne, być może nawet niemożliwe, chyba że podstawowym sposobem funkcjonowania Sejmu byłaby korupcja. Panie pośle, nie poparłby pan rządu? No poparłbym, ale co z tego? A co by pan chciał mieć? No i tak można rządzić, ile tylko, że to może być lekarstwo gorsze od choroby. Więc widzimy, że kiedy się zastanawiamy nad reprezentatywnością Sejmu i konsekwencjami, jakie z tego mogą wyniknąć, to widzimy, że stoimy w obliczu trochę nieprzyjemnej alternatywy. Albo myć ręce, albo myć nogi. Bo nie można mieć i reprezentatywnego Sejmu, i stabilnego rządu. A to jest duża wartość dla państwa, bo rząd, który się zmienia, mielibyśmy co pół roku przesilenia rządowe, albo nawet i wybory co roku, albo co półtora, więc to jest państwo niestabilne, co zwłaszcza w sytuacji napięcia międzynarodowego może być bardzo dużym zagrożeniem dla państwa, dla narodu, więc trzeba z tym uważać. Czy jest... No widzimy, że nie można mieć jednego i drugiego. Czy jest możliwość obejścia tej alternatywy? Na szczęście tak. Na szczęście tak. I tutaj pod rozwagę państwa to poddaję, bo jeżeli byśmy odeszli od systemu parlamentarno-gabinetowego i przyjęli system polityczny prezydencki, to unikamy tej, możemy myć i ręce, i nogi. Możemy mieć i reprezentatywny Sejm, maksymalnie reprezentatywny Sejm i stabilną władzę wykonawczą. Tu rewolucji by wielkiej nie było przy takiej zmianie, dlatego że prezydent i tak już jest wybierany w powszechnym głosowaniu, więc ma bardzo silną legitymację demokratyczną. Jak już ktoś do tego przywiązuje wagę, to prezydent ma bardzo silną, właśnie najsilniejszą legitymację demokratyczną, znacznie silniejszą niż jakikolwiek prezes Rady Ministrów. Tymczasem konstytucja przyjmuje bardzo dziwne rozwiązanie, że prezydent mający tak silną legitymację demokratyczną właśnie nie ma żadnej władzy, że władzę ma Rada Ministrów i jej prezes. Bardzo dziwaczne rozwiązanie. Widać, że jakaś niechęć do wyposażania prezydenta we władzę, bo co więcej, z niektórych rozwiązań przyjętych w konstytucji można nawet wniosek taki wyciągnąć, że jej autorzy musieli uważać prezydenta za wariata i to w dodatku wyjątkowo niebezpiecznego. Wczoraj byłem w Garwolinie i pani doktor, która tam jest taki psychiatryk w Garwolinie, szpital wariatów, to ona mi zwróciła uwagę, że wariata uważa się tam powszechnie wśród personelu, że wystarczy jeden kaftan bezpieczeństwa, żeby tam wariata poskromić. Tymczasem w konstytucji prezydentowi nakładają aż dwa kaftany bezpieczeństwa, więc naprawdę musieli go uważać za wariata wyjątkowo niebezpiecznego. Jednym z autorów tej konstytucji jest pan Aleksander Kwaśniewski. On chyba wiedział, co robi. Więc na czym to polega? Proszę państwa, na przykład prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale w siłach zbrojnych nie może zrobić niczego z własnej inicjatywy. Każde jego działanie musi następować zawsze na wniosek ministra obrony albo na wniosek prezesa Rady Ministrów, więc ma dwa kaftany bezpieczeństwa na siebie założone. Widzimy, że jest wyjątkowo niebezpiecznym wariatem. Proszę państwa, więc na czym polega system prezydencki? Na tym, że prezydent, władza wykonawcza skupia się w osobie prezydenta. Prezydent raz wybrany na 5 lat już jest wybrany, więc władza wykonawcza jest stabilna, niezależna zupełnie od fluktów
parlamentarnych. Tam mogą się nawet pozagryzać wszyscy nawzajem, ale to nie ma żadnego przełożenia na stabilność władzy wykonawczej, co jest dużą wartością dla państwa, zwłaszcza, powiadam, w momentach napięć międzynarodowych, a poza tym dobre są rządy o długiej kadencji. Prezydent może być wybrany powtórnie, więc może przez dwie kadencje sprawować władzę wykonawczą. To jest, sprzyja pewnej ciągłości różnych politycznych sekwencji. Natomiast rząd, który funkcjonuje pół roku, czy tam dłużej, to właściwie z niego żadnego pożytku nie ma, bo on zanim się wdroży, ci wszyscy ministrowie i premier, swoje obowiązki, to już jedyna korzyść to taka, że odprawy sobie wypłacają, no ale państwo z tego nic nie ma, więc jeżeli mówimy o reformach korzystnych z punktu widzenia państwa i narodu, no to musimy w ten sposób do tego podejść, żeby państwo coś z tego miało, a tutaj państwo pojawia się przy systemie prezydenckim, pojawia się inne ryzyko, mianowicie ryzyko bonapartyzmu. No, taki prezydent może powiedzieć, to ja jak tak, to ja nie będę się z tymi frędzlami tam w Sejmie w ogóle liczył. Niech się pozagryzają, niech się pozabijają, a ja będę rządził dekretami, tak jak to wyobrażał sobie prezydent Lech Wałęsa. No, jest takie ryzyko, rzeczywiście może się pojawić, zwłaszcza jak jakiś prezydent ma temperament bardzo żywy. No to tak, ale jest na to skuteczne remedium. Jest na to skuteczne remedium, na te wszystkie bonapartyzmy, na co wskazuje początek pierwszej kadencji amerykańskiego prezydenta Billa Clintona. Otóż w Ameryce jest system prezydencki, no i prezydent Clinton, kiedy objął urzędowanie na samym początku, najwyraźniej zakres władzy, bo prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogromną władzę, najwyraźniej ten zakres władzy go trochę oszołomił. No i do tego stopnia, że wszczął wojnę z Kongresem. I wojował aż 3 dni. Aż 3 dni wojował. Na 3 dzień musiał tę wojnę zakończyć, bo się okazało, że nie ma pieniędzy na zapłacenie za prąd w Białym Domu. No, bo prezydent Stanów Zjednoczonych ma ogromną władzę, największą chyba na świecie, ale pod jednym warunkiem, że Kongres mu da pieniądze, bo jak mu nie da, to ma tyle samo władzy, co i my wszyscy, czyli nic, prawda? Więc to jest znakomite remedium, przeprowadzenie ścisłego rozróżnienia między władzą wykonawczą a dyspozycjonowaniem pieniędzy publicznymi. Klucz do kasy, żeby był w innych rękach, żeby był w rękach parlamentu. Zresztą to jest zgodne z takim posłannictwem parlamentu. Po to parlamenty powstawały w procesie dziejowym, żeby miały kontrolę nad podatkami. No po to, teraz oczywiście już o tym wszyscy umiłowani przywódcy nasi zapomnieli i uważają za swoją główną misję poszukiwanie dochodów do budżetu. No, widać wyraźnie, że chleb bodzie, prawda, i to niedobrze. Trzeba jakoś boleśnie przypomnieć, jakie jest ich główne zadanie, że mają nie poszukiwać dochodów do budżetu, tylko dbać o to, żeby budżet nie drenował obywateli, ich wyborców, ich suwerenów, żeby nie drenował, prawda. No i to, więc to jest tak pod rozwagę państwu, stawiam taką właśnie zmianę. Wspomniałem tu przed chwilą o pieniądzach, o budżecie, w związku z tym następny pomysł pod rozwagę, zmiana modelu finansów publicznych. Nie będę mówił o podatkach, bo to jest temat na odrębne seminarium, tutaj naprawdę wielogodzinne, takie poważne, ale o samym modelu finansów publicznych. Otóż, proszę państwa, w tej chwili jest tak, że głównym poborcą podatkowym jest rząd. Głównym poborcą podatkowym jest rząd. Rząd zbiera właściwie prawie wszystkie podatki, no i później rozdziela te pieniądze podatkowe między samorządy terytorialne na finansowanie tak zwanych zadań zleconych. Zawsze tego jest za mało, więc samorządy terytorialne są pozadłużane, niektóre bardzo poważnie. Byłem niedawno, 2 dni temu w Słupsku, no i tam Słupsk na dobry porządek powinien być zlicytowany.
powinien być zlicytowany, ale nikt nie wie, co robić następnego dnia. Jakby został zlicytowany, przecież miasto będzie nadal istniało, więc nikt nie wie, co dalej zrobić. Na razie się zostawia to tak, jak jest. Proszę Państwa, pomysł polega na tym, żeby dotychczasowy model finansów publicznych odwrócić o 180 stopni, a przy okazji troszeczkę zracjonalizować funkcjonowanie niektórych organów państwa. Otóż, żeby głównym poborcą podatkowym była gmina. Była gmina, a przy okazji, żeby zlikwidować pośrednie szczeble samorządu terytorialnego, to znaczy samorząd powiatowy i wojewódzki. One istnieją wyłącznie ze względów socjalnych. Chodzi o to, żeby dzięki temu stworzyć synekury dla zaplecza politycznego różnych tam umiłowanych przywódców. Tak naprawdę nie ma takiej sprawy, której by współdziałanie, współpraca gmin nie mogła uskutecznić. Więc to jest bardzo kosztowny prezent dla umiłowanych przywódców. Państwo nic z tego nie ma. Państwo nic z tego nie ma, więc możemy śmiało to zlikwidować. I głównym poborcą podatkowym byłaby gmina. Gmina musiałaby zapłacić składkę na państwo, którą ustalałby każdorazowo, każdego roku Sejm. Ta składka mogłaby być zróżnicowana, nie jednakowa w każdym roku, z powodów oczywistych. No, wyobraźmy sobie, że w jakimś momencie nastąpił gwałtowny wzrost napięcia w stosunkach międzynarodowych, pojawiła się groźba konfliktu zbrojnego, państwo musi się do tego konfliktu przygotować, musi powiększyć armię, musi dokonać zakupów broni, zwiększyć zapasy amunicji, zwiększyć zapasy materiałów pętnych, wybudować lotniska, na prędce jakieś fortyfikacje, zatopić część terytorium państwowego prewencyjnie, żeby utrudnić ewentualne tam działania nieprzyjacielowi. No i to wszystko kosztuje, trzeba na to środki przekazać i ustanawia Sejm wysoką składkę na państwo, no bo jest taka uzasadniona potrzeba, ale minęło kilka miesięcy, napięcie się rozładowało, okazuje się, że żadnego konfliktu zbrojnego już nie będzie, no a myśmy się przygotowali, w związku z tym w następnym roku składka na państwo może być znacznie niższa. To są takie uwarunkowania. Gmina płaci składkę na państwo, a co jej zostanie ponadto z dochodów podatkowych, no to już jest jej. To już by było jej. Jakie korzyści dla państwa, dla gospodarki, dla obywateli niosłaby ta zmiana? Gmina byłaby, władze samorządu gminnego byłyby żywotnie zainteresowane w rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie, bo z tego by miały dochody. Z tego. W tej chwili nie muszą być zainteresowane i na ogół nie są, dlatego że i tak wszystkie pieniądze zabierze rząd. I tak wszystkie pieniądze zabierze rząd, więc bardziej się opłaca z punktu widzenia gminy, bardziej się opłaca wyrobić sobie korzystne kontakty w Warszawie, bo wtedy można wyszarpać więcej dla siebie z tego wspólnego kotła. Wtedy żadnego wspólnego kotła by nie było i gmina by była zainteresowana popieraniem rozwoju przedsiębiorczości na swoim terenie. Gminy by zostały zmuszone do konkurowania między sobą na tym polu, no to właśnie o to chodzi. O to chodzi. Nie mogłyby rzucać obywatelom kłód pod nogi, tylko przeciwnie, usuwać im wszystkie takie przeszkody. No i właśnie o to chodzi, żeby tak było. Żeby gminy po prostu w dobrze pojętym własnym interesie, władze gminne, żeby dbały o rozwój gospodarki. Na tym powinno nam zależeć. Ale zgodnie z tym, co zauważył Montesquieu, i my też wiemy, każda władza ma skłonność do rozszerzania swojego imperium. I władza centralna też by tak chciała i ograniczyć autonomię samorządu terytorialnego. Czy jest jakiś sposób na to, żeby temu zapobiec? No jest. Trzeba by zmienić sposób wybierania senatu.
nawet nie zmieniać żadnych jego konstytucyjnych kompetencji, tylko dzięki zmianie sposobu wybierania Senatu, Senat mógłby odegrać bardzo ważną rolę strażnika autonomii samorządów terytorialnych. W jaki sposób? Proszę Państwa, teraz to nie wiadomo właściwie, po co Senat jest. Bo ani ci senatorzy nie są mądrzejsi od posłów, głupsi też nie są, więc, ale to tak właściwie są tacy sami, więc nie bardzo wiadomo, po co ten Senat jest. Gdybyśmy zmodyfikowali sposób powoływania Senatu, znaczy zostawili bierne prawo wyborcze, takie jak jest, każdy mógłby zostać senatorem, jeśli by uzyskał odpowiedni cenzus wieku, ale ograniczylibyśmy czynne prawo wyborcze do Senatu. Nie każdy mógłby wybierać senatorów, bo tak teraz to każdy może. Senatorów mogliby wybierać wyłącznie tak zwani obywatele kwalifikowani, to znaczy tacy, którzy sami piastują funkcję publiczną z wyboru. Trzonem elektoratu, elektorów Senatu byliby zatem członkowie samorządów terytorialnych. I Senat wybierany przez takich elektorów, nie tylko, ale przede wszystkim przez takich, senatorowie wybierani przez takich elektorów pamiętaliby na pewno, to instynkt samozachowawczy im podpowiedział, jakiego interesu mają bronić. Że mają bronić interesu swoich wyborców, czyli samorządów terytorialnych. W jaki sposób? Ano w taki, żeby po pierwsze, ponieważ Senat uczestniczy w procesie ustawodawczym, żeby blokować każdą próbę nieuzasadnionego podwyższania składki na państwo. Dlatego, że władza centralna mogłaby tak na takim poziomie ustanowić składkę na państwo, żeby wydrenowałaby z gminy wszystkie zasoby i gminom by właśnie nic nie zostało. No i Senat, ale Senat może temu skutecznie zapobiec, przy okazji racjonalizując wydatki państwowe. Przy okazji racjonalizując wydatki państwowe. Gdyby się jeszcze udało przy tej okazji zrealizować pomysł, jaki w 1992 roku przedstawił w Sejmie poseł Janusz Korwin-Mikke, to było znakomicie. Ale nie wiem, czy to się uda zrobić, bo to Państwo zaraz się zorientujecie, jak to trudno jest. W 1992 roku była w Sejmie taka debata, co się powinno znaleźć w przyszłej konstytucji. No i poseł Korwin-Mikke zaproponował, że w przyszłej konstytucji znalazła się norma zakazująca uchwalania budżetu z deficytem i przewidująca odpowiedzialność karną za każdą próbę ominięcia tego zakazu, tak jak za kradzież z uchwałą. No śmiechu było co niemiara, Sejm mało nie pękł ze śmiechu, oczywiście nikt tego do konstytucji nie wprowadził, ale minęło zaledwie 20 lat, no i mamy taki dług publiczny, że nikt nie wie co z tym zrobić, a to jest właśnie skutek kumulowania się corocznych deficytów budżetowych, no i my mogliśmy temu zapobiec w bardzo prosty sposób, no ale już teraz się nie da. Bo trzeba by było znowu jakoś to odkręcić, bo ten dług publiczny kiedyś może nas rzeczywiście zgubić. Na co zwraca uwagę Viktor Orban na Węgrzech i to dosyć próbuje jakoś wydobyć, uwolnić Węgry z pułapki zadłużenia. U nas nikt nawet takich prób nie podejmuje. 2 lata temu uczestniczyłem w takiej dyskusji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Koliber. Oni mnie zrobili honorowym członkiem, bardzo sobie to cenię, bo to takie stowarzyszenie bardzo porządne, młodzi ludzie dobrze poukładane w głowie mają, no i niepokoi ich wzrost długu publicznego, no bo oni będą musieli się z tym jakoś potem uporać, więc urządzili dyskusję, zaprosili na tę dyskusję posła, zastępcę przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Więc wydawało się, że odpowiednia osoba, ale okazało się, że nie, bo on powiedział, że nikt nie wie, co z tym robić. Nikt nie wie, on też nie wie, więc ja mu powiedziałem, że to właściwie po co na pana głosować. Jakbyśmy tutaj zaprosili osła, to też by powiedział, że nie wie, co z tym zrobić, no ale nikomu by nie przyszło do głowy, żeby zaraz go wybierać z tego powodu do Sejmu, prawda? No tak to, taką mądrością rządzony jest nasz nieszczęśliwy kraj. Proszę Państwa, więc Senat, gdyby był w taki sposób właśnie wybierany, bez zmiany ustawowych, konstytucyjnych kompetencji, po prostu dzięki instynktowi samozachowawczemu senatorów pilnowałby autonomii samorządów terytorialnych, żeby
władza centralna nie ograniczyła ich ani nie postawiła ich w ogóle pod znakiem zapytania, również poprzez blokowanie każdej ustawy, która by groziła takim następstwem. Proszę Państwa, i to jest druga kwestia, którą Państwu pod rozwagę tu przedstawiam. Trzecia kwestia dotyczy aktualnej sprawy, bardzo teraz się wszyscy tutaj kokosimy, w związku z Trybunałem Konstytucyjnym. Powiem tak, że właściwie nie ma żadnego ważnego powodu, żeby ten Trybunał Konstytucyjny w ogóle istniał. Ta kompetencja badania zgodności ustaw, aktów prawnych i ustaw, przede wszystkim z Konstytucją, może być przekazana Sądowi Najwyższemu bez żadnych ceregieli. Ale jeżeli już, i ja opowiadam się za takim właśnie rozwiązaniem, ale jeżeli już ktoś by nie mógł wytrzymać bez Trybunału Konstytucyjnego, teraz takich zwolenników istnienia Trybunału Konstytucyjnego będzie bardzo wielu, bo to będzie ostoja demokracji i tak dalej, praworządności i tak dalej. Więc jak już ktoś nie może wytrzymać bez Trybunału Konstytucyjnego, to proponowałbym, żeby jednak Trybunał Konstytucyjny był powołany trochę inaczej niż jest. Proszę Państwa, w ogóle przyjmuje się, że Trybunał Konstytucyjny powinien być i nawet niektórzy uważają, że jest apolityczny. Po tych wszystkich doświadczeniach, ale nawet i bez takich doświadczeń, to tak może uważać człowiek, który jest ciężkim idiotą. Ciężkim idiotą, nie zwyczajnym, ale ciężkim idiotą. Przecież najbardziej upolitycznionym organem w systemie organów państwowych jest Sejm, aż do przesady jest upolityczniony. I nadzieja, że ten do przesady upolityczniony organ wyłoni z siebie ciało apolityczne, naprawdę jest, żadnej logiki w tym nie ma. Jak można w ten sposób, naprawdę tylko ciężki idiota może w ten sposób myśleć. Więc Sejm, to już z tego wynika, że Sejm nie powinien wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tym bardziej, że głównym zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest recenzowanie prac Sejmu. Właśnie. Sejm sobie wybiera recenzenta i oczywiście, że nic dobrego z tego wyniknąć nie może. Proszę Państwa, podam takie dwa przykłady. Już nie mówiąc tam o tych obecnych, dzisiejszych, bo to już wszyscy idą na skróty, więc to nie ma co. Symetria jest tutaj, ale w 92 roku Trybunał Konstytucyjny badał konstytucyjność uchwały lustracyjnej Sejmu. W lipcu 92 roku. I wydał wyrok, że ta uchwała jest niekonstytucyjna. Wyrok był opatrzony jednym zdaniem odrębnym profesora Wojciecha Łączkowskiego, który zwrócił uwagę, że konstytucyjne i ustawowe kompetencje Trybunału Konstytucyjnego polegają na badaniu zgodności z konstytucją aktów prawnych. Akt prawny, tym się charakteryzuje, jest adresowany do bliżej nieokreślonego adresata, do wszystkich. Tymczasem uchwała lustracyjna Sejmu była poleceniem skierowanym przez Sejm do jednego, jedynego człowieka w państwie, do ministra spraw wewnętrznych, żeby dostarczył Sejmowi pewnych informacji. Więc nie była aktem prawnym w rozumieniu konstytucji ani ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dlatego profesor Łączkowski w zdaniu odrębnym stwierdził, że Trybunał powinien uznać się za niekompetentny w tej sprawie. W ogóle nie powinien się tą sprawą zajmować, ponieważ uchwała lustracyjna nie była aktem prawnym. Ale się zajął. Nie to jest zresztą najzabawniejsze. Byłem akurat na tej rozprawie i ona miała taki przebieg, że o godzinie 14.30 zakończony został przewód sądowy. Profesor Coll zapowiedział, że wyrok zostanie ogłoszony o godzinie 16, czyli zaledwie za półtorej godziny. I tak się stało. Trybunał o 16 wrócił na salę. Profesor Coll odczytał wyrok, a następnie 30 stron maszynopisu uzasadnienia w ciągu półtorej godziny. Państwo rozumiecie. Więc kiedy już wychodziliśmy po wszystkim z tej sali, mecenas Bednarkiewicz, który stawał
w imieniu Sejmu, powiedział: panie Stanisławie, no gdyby chociaż o jeden dzień to ogłoszenie wyroku zostało odroczone, to te 30 stron by przyzwoicie wyglądało. Więc widzimy, że tak. Drugi taki przykład funkcjonowania Trybunału, już nie pamiętam, czego dotyczyła sprawa, ale wyrok był opatrzony aż 9 zdaniami odrębnymi. Aż 9 zdaniami odrębnymi, one były jednolite. Jedni sędziowie, autorzy zdań odrębnych, uważali wyrok za zbyt surowy, a inni sędziowie, autorzy zdań odrębnych, uważali wyrok za zbyt łagodny. I o tym, czy uważają wyrok za zbyt surowy, czy zbyt łagodny, decydowała, jak się okazało, data nominacji. Data nominacji, więc widzimy, że tu niezawisłość sędziowska ma swoje wstydliwe zakątki. No i lepiej, żeby tak nie było. Jaka w związku z tym propozycja? No niestety nie jest ona doskonała, ale no trzeba, mamy do wyboru. Znaczy, może powiem tak, że środowisko sędziowskie, podobnie jak w ogóle cały aparat państwa, nie cieszy się specjalnym zaufaniem obywateli, no to najdelikatniej powiedziawszy, ale mamy do wyboru dwie możliwości. Albo ich pozabijać, albo zaryzykować. No, innych możliwości nie ma. W związku z tym propozycja jest taka, żeby włączyć do wyłaniania Trybunału Konstytucyjnego, jeśli w ogóle już on ma być, środowisko sędziowskie, żeby ono było odpowiedzialne za to, co robi, i żeby Krajowa Rada Sądownictwa na każdy wakat w Trybunale Konstytucyjnym proponowała 3 kandydatów, i gdyby przeprowadzony został system prezydencki, prezydent z tych 3 wybierałby jednego. Prezydent z tych 3 wybierał jednego sędziego. Niedobrze by było, żeby Sejm brał udział w tym procesie wyborczym. Sejm powinien być odsunięty. Nemo iudex in causa sua. Nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie, więc tu Sejm powinien być odsunięty. No i to jest trzeci taki pomysł pod rozwagę. To były te 3 pomysły z dziedziny prawno-ustrojowej. I teraz przejdę do sprawy jeszcze ważniejszej, mianowicie do reformy gospodarczej. Wspomniałem tu o długu publicznym, no to już jeszcze do tego wrócimy. Proszę Państwa, jedną rzecz musimy zrobić, bo jeśli tego nie zrobimy, to nic nam się nie uda. Nic. Mianowicie musimy odblokować narodowy potencjał ekonomiczny, który jest zablokowany, i to dosyć skutecznie, przez 2 czynniki. Pierwszym czynnikiem blokującym narodowy potencjał ekonomiczny jest ekonomiczny model państwa ustanowiony w 1989 roku przez generała Kiszczaka i grono osób zaufanych, który ja nazywam kapitalizmem kompradorskim. Czym się różni kapitalizm kompradorski od zwyczajnego kapitalizmu? W zwyczajnym kapitalizmie o dostępie do rynku i możliwości działania na rynku decydują zalety człowieka działającego. Czy jest pracowity, czy jest pomysłowy, czy jest przedsiębiorczy, czy nie boi się ryzyka, czy ma szczęście, bo szczęście jest przydatne. Może być pracowity, pomysłowy, a tu piorun kulisty wszystko mu spali w jednej chwili, więc szczęście się przydaje. Ale jeżeli ma te wszystkie zalety, to przeboruje sobie dostęp do rynku i na rynku odniesie sukces na miarę swoich zalet i szczęścia. W kapitalizmie kompradorskim jest inaczej. Tam o dostępie do rynku, znaczy nie tam, tu, o dostępie do rynku decyduje przynależność do sitwy, której najtwardszym jądrem są tajne służby z PRL-owskim rodowodem. W rezultacie wszyscy, którzy do sitwy nie należą, a to jest większość społeczeństwa do sitwy nie należy, muszą być wyrzuceni poza główny nurt życia gospodarczego z sektorem finansowym, paliwowym, energetycznym, sektorami strategicznymi, bo te są zastrzeżone dla sitwesów. W przeciwnym razie przywilej dla sitwesów utraciłby wszelki sens ekonomiczny. W związku z tym muszą być wyrzuceni na obrzeża głównego nurtu i tam na marginesie sobie każdy może coś dłubać, no bo z czegoś musi żyć, ale w rezultacie narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim stopniu.
ze wszystkimi tego skutkami dla interesu narodowego i państwowego. Niektórzy powątpiewają w istnienie interesu narodowego, powiadają, że to jest hipostaza, że to nie, a tak źle nie jest. Można zdefiniować interes narodowy w bardzo prosty sposób, bez uciekania się do jakichś tam naukowych czy pseudonaukowych dywagacji. Naród ma interes w tym, żeby się rozwijał, a nie zwijał. Każdy normalny człowiek może z wyjątkiem ludzi o skłonnościach samobójczych zgodzi się z poglądem, że lepiej jest być niż nie być. A nawet ci o skłonnościach samobójczych, jak zostaną odratowani, to zaraz zmieniają poglądy. O, jednak lepiej jest być, powiadają, jak to przyjemnie jest być, prawda? No więc, ale żeby być, żeby naród się rozwijał, to musi być pewne minimum warunków ekonomicznych. Jeśli one schodzą poniżej tego minimum, naród zaczyna się zwijać. I nasz naród zaczął się zwijać już ładnych parę lat temu. Wprawdzie, jeśli nie brać pod uwagę emigracji, na przestrzeni ostatnich 25 lat liczba Polaków nie zmieniła się w sposób zasadniczy, oscyluje wokół 38 milionów, ale odsetek dzieci i młodzieży w populacji spadł poniżej 10% i nadal spada, co oznacza, że naród nasz wszedł na ścieżkę zwijania. Się. To może trwać i 100 lat, ale już się zaczęło. I nabiera większy. No tak, to się siłą rzeczy, ten odsetek starców się zwiększa, jak się młodzieży zmniejsza, to jasne. Proszę Państwa, o czym zresztą jeszcze będzie mowa w dalszej części. Proszę Państwa, drugim, i to jest jeden czynnik, a jeszcze kapitalizm kompradorski jest szkodliwy również z punktu widzenia interesu państwowego, dlatego że no, państwo nasze na skutek niepełnego wykorzystania narodowego potencjału ekonomicznego nie może stworzyć siły w żadnym segmencie swego funkcjonowania z segmentem militarnym na czele. A to zawsze musi się kończyć źle, coś takiego, o czym nas poucza takie spostrzeżenie pruskiego teoretyka wojny Karola von Clausewitza, który powiada, że sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty, bo on swoją słabością zachęcił napastnika. I musimy mieć cały czas takie rzeczy w tyle głowy, bo prędzej czy później z tym się zetkniemy w sposób najbardziej dla nas nieprzyjemny. Taki tragiczny, żeby nie powiedzieć. Więc musimy, tak rozumują teoretycy wojny i musimy po prostu o tym pamiętać i nie dopuszczać do takich sytuacji. Proszę Państwa, to jest jeden czynnik blokujący, ten kapitalizm kompradorski. Drugim czynnikiem blokującym jest postępująca biurokratyzacja państwa. Biurokratyzacja państwa. Na czym polega biurokratyzacja państwa? Jeszcze zanim do tego przejdę, to jeszcze taka informacja, że tak powiem, statystyczna. Otóż w 90 roku rozwiązała się Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. PZPR dublowała aparat państwowy, jak na przykład w Urzędzie Wojewódzkim był Wydział Rolnictwa, to w Komitecie Wojewódzkim był Wydział Rolny. Cała zdublowana administracja była partyjna, więc jak się PZPR rozwiązała, to i ta administracja partyjna też została rozwiązana, zniknęła. I w 90 roku po rozwiązaniu PZPR w centralnym aparacie państwowym pracowało 45 tysięcy urzędników. W administracji centralnej. 5 lat później w administracji centralnej pracowało już 112 tysięcy urzędników, więc ponad 100% wzrost zaledwie w ciągu 5 lat, przy czym jeszcze cały czas budowana była niby to gospodarka rynkowa, której nie trzeba aż tylu urzędników. Proszę Państwa, na czym polega, no to i nie, to nie było ostatnie słowo, bo następny taki wzrost nastąpił w rezultacie 4 wiekopomnych reform charyzmatycznego premiera Buzka i od razu skokowy wzrost kosztów funkcjonowania państwa o 100 miliardów złotych. No bo ci ludzie byle czego nie zjedzą, ani nie wypiją, to z podsłuchanej rozmowy z panią Bieńkowską, żeśmy się dowiedzieli, ona powiedziała, tylko idiota pracuje za 6 tysięcy złotych miesięcznie. No widać od razu, jak chleb bodzie, prawda, jak to mówił pan Zagłucha. Proszę Państwa, więc na czym polega biurokratyzacja państwa? Na tym, że ustanawia się jakiś nakaz albo jakiś zakaz, i na straży tego nakazu lub zakazu tworzy się urząd, który tego ma pilnować i z tego ma się utrzymać. Im więcej nakazów i zakazów, tym mniej swobody.
No i coraz większe koszty, bo ci ludzie, jak powiadam, byle czego nie zjedzą ani nie wypiją. No i taki to jest, te dwa czynniki skutecznie blokują narodowy potencjał ekonomiczny. Musimy go z tej blokady uwolnić, bo jeśli tego nie zrobimy, to powiadam, nic nam się nie uda, będziemy bili pianę i to w ogóle te wszystkie reformy to nie osiągną celu. Proszę Państwa, jak to zrobić? Jak to zrobić? Na szczęście nie musimy się domyślać. Bo już raz udało nam się to zrobić, mówię o 88 roku, właściwie o 89. I co ciekawsze, możemy jeszcze raz użyć tego samego narzędzia, którego wtedy użyliśmy. Mianowicie ustawy o działalności gospodarczej autorstwa Mieczysława Wilczka. Mieczysław Wilczek kiedyś nam opowiadał, jak w ogóle do tego doszło. Otóż kiedy się załamał pierwszy etap reformy, a potem drugi etap reformy też się załamał, nie pojawiły się chrupiące bułeczki, no i już władza nie wiedziała, jakie bajki ma opowiadać. I wtedy Mieczysław Rakowski zameldował generałowi Jaruzelskiemu, że jest tutaj taki Wilczek, który ma jakiś pomysł. Generał Jaruzelski z tej zgryzoty już nie chciał słuchać żadnych szczegółów, tylko jeden warunek kategoryczny postawił, żeby tam nie było nic przeciwko socjalizmowi. No więc Mieczysław Wilczek posłusznie rozmontował socjalizm bez użycia tego słowa. Rozmontował socjalizm przy pomocy dwóch takich zdań, które przybrały formę zapisów ustawowych. Ta ustawa była krótka. Weszła w życie, była uchwalona w 88 roku, w październiku, a weszła w życie 1 stycznia 89 roku, na ponad miesiąc przed rozpoczęciem widowiska telewizyjnego pod tytułem Obrady Okrągłego Stołu. Tam się za stoliki, pod stoliki, dyskusje i tak dalej. A wszystko już było załatwione. Wszystko już było załatwione. Już się ustrój zmienił, więc tam tylko tam Ryszard Bugaj do dzisiaj jest dumny z tego, co wtedy tam wymyślił. No ale to tak. No, każdy jest, jak to mówił Franciszek Książę dla Ryszyfyko, nikt nie jest zadowolony ze swojej fortuny, każdy ze swego rozumu. Proszę Państwa, więc ustawa o działalności gospodarczej w brzmieniu ustanowionym przez Mieczysława Wilczka rozmontowywała socjalizm realny w gospodarce przy pomocy dwóch zdań, które przybrały formę zapisów ustawowych, które dzisiaj brzmią jak oczywista oczywistość, ale wtedy to były odkrycia na miarę kopernikańską. Pierwsze zdanie miało brzmienie następujące. Każdy ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej. No naturalnie, jakżeby inaczej, prawda? Ale wtedy to było odkrycie. No i drugie zdanie, że dozwolona jest każda forma działalności gospodarczej, która nie jest zabroniona przez prawo. No też, no jakżeby inaczej, oczywiste, oczywiste, ale wtedy to było. No i właściwie ustawa o działalności gospodarczej proklamowała pełną swobodę działalności gospodarczej, rezerwując 11 przypadków, w których pozostawiała konieczność koncesjonowania. Część z tych przypadków była podyktowana obawą przed spowodowaniem niebezpieczeństwa powszechnego. Bo co było objęte koncesjonowaniem? Produkcja materiałów wybuchowych, amunicji i broni i obrót tymi towarami. Drugim takim przypadkiem koncesjonowania była produkcja trucizn i obrót truciznami. Trzeci przypadek to był hurtowy obrót lekarstwami. No to są różne niebezpieczne czasami substancje, narkotyki i tak dalej, więc uznano, że to powinno być jednak kontrolowane. Czwarta z tej grupy to był obrót spirytusem i wódką. To właściwie wszystko. Następna grupa tych koncesji, właściwie dwie, to były takie formy działalności gospodarczej, które dublowały działalność niektórych agent państwowych, na przykład prowadzenie agencji celnych, prowadzenie agencji detektywistycznych z personelem częściowo uzbrojonym. No i wreszcie eksploatacja kopalin. To było 11 przypadków, które te. Reszta była puszczona
całkowitą swobodę i narodowy potencjał ekonomiczny został odblokowany. Jak Państwo pamiętacie, kto pamięta rok 89, no to przypomina sobie, że cała Polska wyglądała jak jedno wielkie targowisko. To jest zgodne z taką obserwacją laureata Nagrody Nobla z ekonomii z 92 roku, amerykański ekonomista Gary Stanley Becker, który dostał Nagrodę Nobla za spostrzeżenie. On to opisał w książce Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, za spostrzeżenie, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak sobie tego nie uświadamiają. I rzeczywiście mamy w 89 roku znakomitą ilustrację trafności tej obserwacji, oglądając to, co się działo z Polską. Polska się przekształciła w jedno wielkie targowisko. Dlaczego? No dlatego, że w warunkach braku kapitału finansowego, a przecież to żeśmy odczuwali, chociaż Leszek Balcerowicz wyciągnął 17 miliardów dolarów jeszcze z nas wtedy, w 90 roku, to w warunkach braku kapitału finansowego handel jest najprostszą formą akumulacji pierwotnej, najprostszą. I mnóstwo, setki tysięcy Polaków, którzy żadnych doktoratów z ekonomii nie mieli, po prostu instynktownie to wyczuli i to zrobili. Proszę Państwa, odblokowany został narodowy potencjał ekonomiczny, ale historia ustawy o działalności gospodarczej to jest historia jej nieustającej nowelizacji. W ciągu pierwszych 10 lat po wejściu w życie była ona znowelizowana ponad 60 razy. Więc wygląda na to, że wielokrotnie w ciągu każdego roku musiała być nowelizowana i każda nowelizacja polega na dopisywaniu coraz to nowych przypadków reglamentacji. Aż po 10 latach od wejścia w życie ustawy okazało się, że różne formy reglamentacji gospodarczej, znaczy koncesje, licencje, zezwolenia i pozwolenia, obowiązują, już zostały przywrócone w 202 nie przypadkach. W 202 obszarach działalności gospodarczej. W 202 obszarach. Nastąpił całkowity odwrót i ponowne zablokowanie narodowego potencjału ekonomicznego. Dlaczego w ogóle doszło do uchwalenia tej ustawy? Proszę Państwa, nomenklatura pierwszej komuny, nomenklatura, czyli środowisko władzy, było żywotnie zainteresowane w drobiazgowym kontrolowaniu każdej formy działalności gospodarczej, bo z tego się ciągnęło zyski legalne i nielegalne. Ale kiedy w drugiej połowie lat 80. nomenklatura się uwłaszczyła przez rozkradanie majątku państwowego, no to jak już się uwłaszczyła, to nie życzyła sobie żadnych nadzorców nad sobą. I Mieczysław Wilczek wykorzystał to polityczne przyzwolenie na pozwolenie wszystkim, ale nomenklaturowcy to są ludzie może, znaczy na pewno zdemoralizowani, ale inteligentni i spostrzegawczy. I natychmiast się zorientowali, że oni ze wszystkimi na rynku nie wygrają, zwłaszcza z ludźmi zahartowanymi. W ciągu dziesięcioleci komuny byli wygimnastykowani na wszystkie możliwe strony i oni po prostu natychmiast reagowali, a ci byli trochę otłuszczeni, ociężali. Bardzo dobrym przykładem tego, jak sobie tam źle radzili na rynku, na wolnym rynku, to jest przypadek nieboszczyka Sekuły, Eugeniusza Sekuły. Otóż no, a pan Sekuła, jamochłon finansowy, jamochłon prawdziwy, ale musiał aż 4 razy do siebie strzelić, zanim się pożegnał z rodziną. I to była przestroga, że to wszystkich taki los może spotkać. W związku z tym natychmiast zatrąbiono do odwrotu. I te nowelizacje to były tym rezultatem tego. I proszę Państwa, ochrona interesów nomenklatury, ochrona interesów ekonomicznych nomenklatury wyszła naprzeciw oczekiwaniom nowych elit solidarnościowych, no, które chciały też sobie pysk umoczyć w melasie. No ale jak tu umoczyć? Ano tylko posady, synekury. I stąd biurokratyzacja państwa. Tu się sprzęgły dwie tendencje zbieżne. I teraz jest pytanie, bo można by było odblokować
narodowy potencjał ekonomiczny przy mocy tego samego narzędzia, przywracając moc obowiązującą ustawy o działalności gospodarczej w brzmieniu z 1 stycznia 1989 roku, uchylając wszystkie akty prawne sprzeczne z tą regulacją, wyobrażam sobie, że Dziennik Ustaw zawierający tylko rejestr tych aktów prawnych uchylonych w tym trybie ważyłby chyba z 10 kilo, prawda? No i rozmontowanie znacznej części aparatu biurokratycznego, bo on jest w ogóle jest zbędny, a w tej sytuacji to jego zbędność byłaby oczywista. I teraz tylko wypada jedno pytanie postawić. Czy jest to w ogóle możliwe przy zachowaniu procedur demokratycznych? Nie. Nie wiem. Nie wiem. Ja nie żądam odpowiedzi, bo to pytanie jest retoryczne. Czy jest to w ogóle możliwe przy zachowaniu procedur demokratycznych? Proszę Państwa, ale to nie koniec. Ta opowieść uzmysławia nam, że nawet odblokowany narodowy potencjał ekonomiczny można zablokować ponownie. Jak, gdyby się nam jakimś cudem udało odblokować narodowy potencjał ekonomiczny, jak zapobiec jego ponownemu zablokowaniu? No, jest to trudne, ale nie jest niemożliwe. W każdym razie można by utrudnić ten cały proceder, wprowadzając gwarancję swobody działalności gospodarczej, konstytucyjne gwarancje swobody działalności gospodarczej, właśnie. Bo nawet nie konstytucja umożliwia, otwiera drogę do blokowania narodowego potencjału ekonomicznego, tylko skromny artykuł 58 Kodeksu Cywilnego. On powiada tak, że nieważna jest czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy, a w miejsce postanowień tej nieważnej czynności prawnej wchodzą przepisy ustawy, przy czym przez ustawę kodeks cywilny rozumie każdy obowiązujący przepis prawny, a więc nawet zarządzenie władzy. To oznacza, ta regulacja oznacza miażdżącą przewagę prawa tworzonego przez organy władzy publicznej nad prawem tworzonym przez obywateli, bo obywatele też tworzą prawo. Obywatele też mogą tworzyć prawo. Na przykład jak ja bym zawarł z panią umowę, dajmy na to pożyczki, to my zawierając umowę, my ustanawiamy prawo między nami. I to prawo ma jedną ogromną zaletę. My obydwoje uważamy to prawo za sprawiedliwe, bo gdyby tak nie było, to byśmy nie zawarli umowy, prawda? Jeżeli dochodzi do zawarcia umowy, to to jest najlepszy dowód, że my oboje uważamy to prawo za sprawiedliwe. I państwo zamiast dopilnować wykonania tego prawa, mówi, a co wy tam wiecie? My lepiej wiemy, co jest sprawiedliwe niż wy i zaczyna nam modyfikować nasze prawo. No z takim skutkiem, jak widzimy, że można. Więc dlatego w projekcie konstytucji, który przygotowałem w 1992 roku, który miał taką zaletę, że był o połowę krótszy od następnego, najkrótszego, przygotowanego przez panią profesor Janinę Zakrzewską, bo on miał ponad tam około 110 artykułów, a mój miał 58, więc był o połowę krótszy. Tam, proszę, który? Marcowej czy kwietniowej? O, kwietniowa była dosyć długa. Nie pamiętam, ile miała, ale dosyć długa była. A poza tym miała takie tendencje, no, faszyzujące, jeśli nie faszystowskie. No, taka była moda, tak, ale to niestety myślę, że byłoby błędem, gdybyśmy do tego wracali, bo bardzo niebezpieczne w skutkach to się okazało. Ale wracam do tego wątku głównego. Otóż w moim projekcie konstytucji taką normę tam wpisałem, że nikt nie może wbrew stronom podważyć umowy ani zmienić jej treści, chyba że stanowi ona czyn zabroniony pod groźbą kary, wynika z takiego czynu albo ma go na celu. To była gwarancja równorzędności prawa tworzonego przez obywateli z prawem tworzonym przez instytucje władzy publicznej. I konsekwentne przeprowadzenie zasady, że dozwolone jest wszystko, co nie jest zakazane, ale zakazane może być tylko przestępstwo.
Nic innego, co nie jest przestępstwem, zakazane być nie może. Więc gdyby władza chciała rozszerzyć katalog rzeczy zakazanych, musiałaby gwałtownie zwiększać represyjność systemu prawnego. Na takie ryzyko chyba by nie poszła. Na takie ryzyko gwałtownego zwiększenia, no, bo wtedy oczywiście można sobie wyobrazić, że przestępstwem jest cokolwiek. Na przykład ktoś chodzi poza wyznaczonymi godzinami za potrzebą, to już jest zbrodniarzem niesłychanym, prawda? Więc, ale no to już byśmy wiedzieli, co o takim prawie myśleć i o takiej tendencji politycznej myśleć. Proszę Państwa, więc to jest ten drugi, sprawa odblokowania narodowego potencjału ekonomicznego. Jeszcze jedna rzecz, która właściwie nie wiąże się bezpośrednio z konstytucją, ale ostatnia rzecz. No, trzeba to załatwić, bo jeśli to nie załatwimy, to następstwa będą nie tylko niekorzystne ekonomiczne, ale również społeczne i moralne nawet. Nawet moralne. Mam na myśli ubezpieczenia społeczne. Na początek takie uwagi ogólne. Co to są w ogóle ubezpieczenia? To jest rodzaj hazardu. To jest rodzaj hazardu. Jeżeli ja na przykład ubezpieczam się od następstw nieszczęśliwych wypadków, to znaczy, że zakładam się z ubezpieczalnią, na przykład, że złamię rękę, a ubezpieczalnia się ze mną zakłada, że ja ręki nie złamię. Jak złamałem rękę, no to wygrałem. Jak nie złamałem ręki, to wygrała ubezpieczalnia, bo wzięła ode mnie pieniądze, nic mi nie dała, prawda, więc wygrała. Nie ma w tym nic złego, pod warunkiem, że to nie jest przymusowe. Że to nie jest przymusowe, bo ludzie się hazardują na różne rzeczy, proszę bardzo. Natomiast niewłaściwie jest zmuszanie ich do tego. Podobnie hazardem są ubezpieczenia społeczne. Ja się zakładam z ZUS-em, że będę żył długo, a ZUS się zakłada ze mną, że będę żył krótko. Jak żyję długo, no to wygrałem. W każdym razie tak mi się wydaje, że wygrałem. A jak żyje krótko, to ZUS wygrał. Proszę zwrócić uwagę, państwo się śmieją, ale ZUS jest agendą państwową i jest zainteresowany tym, żebyśmy żyli jak najkrócej. A państwo ma bardzo dużo instrumentów, żeby ten cel osiągnąć. Wcale nie musi się nimi chwalić przed nami. Ale one są mimo to skuteczne, nawet jak się państwo przed nami nie chwali. Dlatego trzeba uważać. I też no, nie ma w tym nic złego, poza tym, że to jest przymusowe, ale niestety chyba musi być przymusowe. Jeśli pani pozwoli, to jeszcze raz się tutaj do pani zwrócę, proszę osobiście tego nie traktować. Wyobraźmy sobie, że ubezpieczenia społeczne nie są przymusowe. Są dobrowolne i negocjujemy cywilnoprawną umowę, tylko negocjujemy ją w sposób osobliwy, właściwy dla tego typu stosunków prawnych. Ja przychodzę do pani z odbezpieczonym pistoletem, no bo to jest przymus, przystawiam lufę pani do głowy i powiadam tak, proszę pani, właśnie powzięliśmy informację, że pani uzyskuje dochody. Proszę tu połowę dochodu i odprowadzać mi. A pani, mimo tej lufy pistoletu, jednak zdobywa się na odwagę i mówi tak, no skoro taki rozkaz, to trudno, ale co ja będę z tego miała? Więc ja uczciwie pani odpowiadam, kiedyś coś pani damy. No tak, kiedyś, dlatego że Sejm może w każdej chwili zmienić wiek emerytalny. No zrobił to przecież. Zrobił to z inicjatywy Platformy Obywatelskiej. Coś, bo może tak samo zmienić sposób naliczania świadczeń emerytalnych, więc a kto może wiedzieć, co jest za 30 lat? Więc kiedyś coś, jedyna możliwa odpowiedź w tym momencie. Czy ktokolwiek podpisałby taką umowę? No przecież żaden człowiek trzeźwy, przytomny, na umyśle, zdrowy, by, no nie, ale to gdyby to była, powiadam, umowa cywilnoprawna, żaden przytomny człowiek by takiej umowy nie podpisał, dlatego to jest przymusowe. Pomysł polega na tym, żeby zlikwidować przymus ubezpieczeń. Od razu się zastrzegam, że sprawy tutaj w tej dziedzinie zaszły tak daleko, że nie ma już rozwiązań dobrych. To, które ja za chwilę przedstawię, też jest złe. Też jest złe. Tylko ma jedną zaletę, że inne są jeszcze gorsze. To tylko taka zaleta jest. A to też jest złe. Pomysł polega na tym, żeby zlikwidować przymus ubezpieczeń. Od 1 stycznia 2017 roku
znosimy przymus ubezpieczeń społecznych. Oczywiście nikt nie wpłaca składki, to jasne. A tymczasem my mamy zobowiązania, znaczy my, państwo ma zobowiązania wobec ludzi, od których wzięło pieniądze. Nie można ich okraść, trzeba to rozliczyć porządnie. W związku z tym musimy zdobyć środki na rozliczenie tych zobowiązań. Zatem tego samego dnia, w którym znosimy przymus ubezpieczeń, wprowadzamy podatek celowy na emerytury i renty. Z tego podatku celowego ani złotówka nie może pójść na inne cele, na przykład na drogi czy na coś, na kulturę, tam różne te wynalazki, prawda? Tylko na to. To jest właśnie złe rozwiązanie, bo dwa pokolenia, w pierwszych latach ten podatek byłby wysoki, ale w następnych wykazywałby tendencję malejącą. Dwa pokolenia obywateli, pokolenie to jest 20-25 lat, dwa pokolenia obywateli by zostały w rezultacie obciążone świadczeniem nieekwiwalentnym. Nic by z tego, nic by za to nie miało. No po prostu na nich padło, mieli pecha. Trudno, nie ma wyjścia. Proszę Państwa, i ten, zwłaszcza dla drugiego pokolenia, ten podatek już nie byłby bardzo uciążliwy, bo już był bardzo niewielki i coraz to bardziej malejący. Po 40 latach zupełnie symbolicznie można było zlikwidować. Ostatni gasi światło, koniec. Jeżeli, mówię, to jest złe rozwiązanie z uwagi na obciążenie tych Bogu ducha winnych ludzi kosztami całej operacji. Ale jeżeli tego nie zrobimy, to nie dwa pokolenia, tylko wszystkie następne będą obciążone świadczeniem rosnącym. Bo ubezpieczenia społeczne same z siebie wytwarzają negatywne demograficznie skutki. Same z siebie. Na co zwrócił uwagę wspomniany Gary Stanley Becker. I w rezultacie, bo w tej chwili obciążenie z tego tytułu dochodzi do połowy dochodu. Ale pogarszają się proporcje. O ile w latach 60. na jednego beneficjenta systemu przypadało 7 wpłacających, to w tej chwili już niecałych 2. I to się coraz bardziej pogarsza. Te proporcje się pogarszają, w związku z tym obciążenie będzie rosło i jeżeli przekroczy połowę i zbliży się do 55, może nawet do 60, to jest prawie pewne, że młodzi ludzie się zbuntują. Powiedzą, do diabła z tymi starcami, wampirami, nie będziemy się tu dla nich poświęcali i w katolickim społeczeństwie pojawi się masowe przyzwolenie społeczne na legalizację eutanazji. Na legalizację eutanazji. Musimy się z takimi skutkami liczyć, bo ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, co wykrył Gary Stanley Becker, laureat Nagrody Nobla z 1992 roku. Proszę Państwa, więc już, żeby Państwa nie zanudzać do reszty, bo to już wystarczy tego dobrego, to są ciężkie materie, no ale jak i z ciężkimi materiałami musimy się zmierzyć. W związku z tym bardzo Państwu dziękuję, żeście mnie Państwo cierpliwie wysłuchali. No i teraz zgodnie z tym Państwo macie głos, a ja będę się do tego odnosił. Proszę bardzo. Ale proszę siedzieć, to wystarczy, że ja stoję. Ale ja dla Państwa, żeby cicho mówię. Uraziła mnie bardzo kwestia wyśmiewania się z jugosłowiańskiej konstytucji. Ja się nie wyśmiewam. Było, dobrze. Chodzi o to, że Jugosławia była narażona i uważała, że jest narażona na inwazję sowiecką. W związku z tym wpisanie do konstytucji, że wszelkie kapitulacje są z góry nieważne, oznaczało podniesienie poziomu ryzyka dla atakującego. To znaczy, że każdy oddział, każdy, a oni mieli silną przecież partyzancką tradycję, każdy oddział, każdy dowódca kompanii miał prawo strzelać ze wszystkiego, co miał. To jest podniesienie ryzyka inwazji. Proszę Państwa, ja to tylko podałem jako przykład paraliżu decyzyjnego. Bez żadnej tej, także nie wyśmiewałem się, Panie Lechu, z tego. Po prostu przykład... To był sensowny zapis.
No to ja być może, ale być może tyle tylko, że skutkiem tego byłaby niemożność jakiegokolwiek kompromisu. Mogłoby to doprowadzić do całkowitej zagłady państwa i nawet zagłady narodu, gdyby przeciwnik okazał się bezlitosny. No bo jak tak, nikt nie kapituluje, to wyrzynamy aż do gołej ziemi. Więc no ma swoje, ten medal ma drugą stronę również. W 1939 roku byliśmy podobni, w mieście oddziałów udzielonych. Na wypadek porażki miały. No tak, ale to mówię, wydaje mi się, że lepiej jest, nie, to czasami jest lepiej się poddać, jest rozsądniej się poddać niż się zabić. No to myślę, że lepiej jest. To zależy od tego, czy odpowiemy pozytywnie na pytanie, czy lepiej jest być niż nie być. No jak lepiej jest nie być niż być, to rzeczywiście wtedy już nic nam nie zostaje, tylko walka do upadłego. Ale tak, ale wkurzenie jest złym doradcą. Wkurzenie jest złym doradcą, bo no nawet tacy zatwardziali, że tak powiem, zwolennicy walki do ostatniej kropli krwi, jak Japończycy, w pewnych sytuacjach po prostu, jak już nie mieli żadnych środków do walki, to się poddawali, to z dużym takim jeszcze poczuciem winy z tego powodu się poddawali, co jest mnóstwo świadectw takich zachowanych, no ale się poddawali, bo nawet nie dlatego, że instynkt samozachowawczy do nich przemawiał, tylko po prostu już nie mogli, nie mieli czym walczyć po prostu, no i tyle, nie mieli amunicji, broni, nie mieli żywności, nie mieli, więc ranni byli, chorzy byli, więc to naprawdę czasami, no tak, ale tak, nie, no ważna jest kwestia, tylko jak powiem, nie miałem żadnej intencji prześmiewczej, po prostu zilustrowałem paraliż decyzyjny przykładem z mi znanym, no i prawdziwym zresztą. Proszę bardzo. Proszę pana. Czy ten powiedzmy schemat nie tworzył pewnego niebezpieczeństwa? Bo tak, prezydent ma władzę wykonawczą, ale jest finansowo zależny od Sejmu. Teraz jeżeli Sejm wpada w jakiś stan bezładu, braku decyzyjności, no to prerogatywy prezydenta, znaczy w sprawach finansowych, a więc w sprawach dostarczenia władzy wykonawczej, no środków do działania, to czy prezydent wtedy, ta jego władza jest iluzoryczna? Obecna konstytucja tę sprawę w sposób moim zdaniem zadowalający reguluje. Otóż jeżeli Sejm nie może uchwalić ustawy budżetowej, to może zostać rozwiązany i jeśli chodzi, znaczy, i możliwości władzy wykonawczej są zabezpieczone, bo wtedy prowizorium budżetowe zastępuje ustawę budżetową. Więc to moim zdaniem jest rozwiązanie bezpieczne całkowicie. Nic tu nie trzeba zmieniać. Proszę bardzo. No pytanie, czy proponowany przez pana system zmiany systemu ubezpieczeń społecznych nie jest iluzją, bo w obecnym systemie demokratycznym komu by miało na tym zależeć, żeby to zmieniać, prawda? Beneficjentom nie, nic by się nic nie zmieniło. Osobom pracującym, którzy płacą, bo tak utrzymują, prawda, tych emerytów również nie, bo płaciliby więcej. Wie pan, no dlatego ja powiem szczerze, że ja nie jestem ultrasem demokracji. Znaczy musimy sobie postawić pytanie, na czym nam bardziej zależy? Czy na tym, żeby przeżyć, czy na tym, żeby sportowo się zachowywać do końca? Bo to wie pan, no można sobie wyobrazić, że gorycz odejścia z tego świata osłodziłaby nam świadomość, że pociski, które nas ugodziły, miały prawidłowe kalibery, zgodne, że tak powiem, z ustawami i konstytucją. Ale no, umarlibyśmy. To tak jak kiedyś Bismarck tłumaczył swojemu królowi, wprowadził pewne niepopularne zarządzenia, które wywołały rozruchy w Berlinie.
I król go wezwał. I jadą pociągiem i król mu czyni gorzkie wyrzuty. Mówi, no co pan robi? Mówi, czy pan wie, jak to się skończy? No jak, najjaśniejszy panie? Mówi król, postawią dwie szubienice pod moimi oknami, jedną dla pana, drugą dla mnie. No i co dalej, najjaśniejszy panie? Pyta Bismarck. Król się zdziwił. Mówi, jak to co dalej? Powieszą nas i już dalej nic nie będzie. Już będziemy martwi. A Bismarck mu powiedział tak. I to go króla otrzeźwiło. Mówi, najjaśniejszy panie, umrzeć i tak kiedyś musimy. Ale to nie powód, żeby głupstwa robić. Więc trzeba robić słuszne rzeczy, niezależnie od tego. Wie pan, to kiedyś Stefan Kisielski, który no, miał dużo odwagi cywilnej w 80 roku, żeby powiedzieć, że Solidarność, którą wtedy wszyscy się zachwycaliśmy, że to jest protest przeciwko partii, a nie przeciwko socjalizmowi. To była bardzo przenikliwa uwaga i bardzo niepopularna wtedy, ale prawdziwa, bardzo przenikliwa. Otóż Kisielski miał na to remedium, nawet powiedział w sposób sobie właściwy, żeby wziąć za mordę i sprawdzić liberalizm. Więc trzeba popierać rozwiązania słuszne, a nie rozwiązania popularne, bo grozi nam w przeciwnym razie taka sytuacja jak w konwoju, że konwój płynie z prędkością najwolniejszego statku, czyli przyjmujemy rozwiązania dostosowane do poziomu swojego najgłupszego obywatela. No to nic dobrego się w ten sposób nie wymyśli. No tak, dlatego ja mówię, nie jestem ultrasem demokracji. Jestem, że tak powiem, zwolennikiem. Dlatego by na przykład nie uważam za tragedię, nie uważałbym za tragedię tego, że Polską rządzi bezpieka. Gdyby rządziła dobrze, no ale nie rządzi dobrze, no to jest nasza tragedia. Nie dlatego, że Polską rządzi bezpieka, tylko dlatego, że rządzi źle. Jakby rządziła dobrze, to niech im Pan Bóg da zdrowie i tyle, no niech rządzą. Do rządzenia państwem potrzebne są dwie rzeczy, siła i wiedza, i oni mają jedno i drugie, tylko że są za bardzo zdemoralizowani, a po drugie, właściwie to jest pewna taka zaszłość, która niestety się reprodukuje w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii, że oni w trosce o własne osobiste bezpieczeństwo w drugiej połowie lat 80. przewerbowali się na służbę do naszych przyszłych sojuszników. I tak to zostało. Dlatego i to jest nasz właściwie problem polityczny. No i teraz też mamy oto taką sytuację, że ponieważ no, przeszliśmy pod kuratelę amerykańską, nie mówię, że to jest źle, bo Pax Americana jest trochę lepsza od Pax Sovietica, prawda, ale trzeba sobie zdać, przeszliśmy pod kuratelę amerykańską i Amerykanie, zresztą jak każde inne państwo poważne, jak biorą jakiś kraj, jakiś bantustan pod swoją kuratelę, no to tam dostosowują scenę polityczną do potrzeb swojej polityki. Jak dostosowują? Ano instalują na tej scenie tak zwanych naszych sukinsynów, a wyrzucają z nich sukinsynów jakichś takich nie naszych, prawda? No i znalezienie się w tej sytuacji na liście naszych sukinsynów jest rzeczą ogromnej wagi, bo kto się znajdzie, no to dlatego 18 czerwca tego roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST, w której wzięli udział z polskiej strony przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii, których początki nikną w mrokach okupacji niemieckiej i sowieckiej, w asyście ubeków izraelskich, którzy całe przedsięwzięcie żyrowali i rekomendowali ofertę, bo to ta konferencja była tylko pretekstem do złożenia oferty przez Ubek Razwiedupr nasz Amerykanom w zamian za dalsze utrzymywanie w ryzach mniej wartościowego narodu tubylczego, żeby dostali pozwolenie na kontynuowanie okupacji kraju. Wszystko wskazuje na to, że dostali tak, że oferta została przyjęta. Dlatego w tej chwili mamy wojnę o inwestyturę. To jest druga wojna o inwestyturę, bo pierwsza wojna o inwestyturę miała miejsce w połowie lat 80. Kiedy już pojawiły się oznaki, że sowieciarze
chcą zaoferować Amerykanom, przedstawić Amerykanom propozycję, już nie chcą bronić do upadłego, rozsypującego się systemu jałtańskiego politycznego, tylko wolą zaoferować Amerykanom ofertę wspólnego zbudowania nowego porządku politycznego w Europie, który zastąpiłby system jałtański. Natychmiast rozpoczęła się wojna między wywiadem wojskowym, czyli Razwiedoprem, i SB. Z pierwszym, znaczy początkiem tej wojny takim spektaklem było zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki, a z końcem ona się skończyła bardzo szybko, bo już w maju 1985 roku z dymisjonowaniem ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych generała Mirosława Milewskiego, który był postacią bardzo reprezentatywną dla SB. W UB był chyba od urodzenia, a w każdym razie od 1945 roku. Tak. No i on został zdymisjonowany i w rezultacie jedynym, hegemonem, jeśli nie ci sowieciarzy, to hegemonem na polskiej scenie politycznej był Razwiedupr. I to on przygotował, przeprowadził transformację ustrojową sławną i nadzoruje jej przebieg aż do dnia dzisiejszego. I musiał uzyskać zgodę amerykańską, bo jakby nie, no to by został skreślony z listy naszych sukinsynów, nie wiadomo z jakim rezultatem, ale nie został, bo z punktu widzenia amerykańskiego, zresztą to jest bardzo stara zasada politykowania od starożytności, divide et impera. Tylko idiota stawia wszystko na jedną kartę i na jednego przyjaciela. Trzeba mieć przyjaciół alternatywnych, jak jeden mi bryka, to drugiego wtedy chołubie i oni zaczynają rywalizować między sobą moje względy. No to jest divide et impera, właśnie na tym to polega. To elementarz po prostu. W związku z tym druga wojna o inwestyturę, to jest w tej chwili. I to taka poszlaka jedna na to wskazuje pośrednio, że byliśmy o krok od umiędzynarodowienia tej wojny. O krok. I nagle się okazało, że i pan Schetyna, i tamci wszyscy zatrąbili do odwrotu. Jakaś mocna ręka ich powstrzymała. No chłopcy, przestańcie, bo się źle bawicie. Amerykanie mogą tolerować taką wojnę, ale tylko w ramach takich, jakie są dopuszczalne z punktu widzenia potrzeb ich polityki we wschodniej Europie. Nie może być tak, żeby ta wojna wymknęła się spod kontroli i naraziła wizerunek Pax Americana. No jakżeż to? Amerykanie tutaj mają pod kuratelą Polskę i co, w Polsce gwałtowne rozruchy, wojna domowa wybuchła, no to przecież każdy by się puknął, no to może kurczę, na razie się powstrzymajmy przed tym zaangażowaniem, prawda, skoro tu takie skutki za sobą pociąga. No jak komuś Syria jeszcze nie wystarczy i te wszystkie, te krwawe chaosy tam i ci wszyscy imigranci, no to tutaj już by się jednak zastanowił, prawda. No i Amerykanie mówią, możecie się kopać po kostkach, ale nie wyżej. Ale nie wyżej, chłopcy. Tak. Proszę pani, nie wiem, ale myślę, że do nowego roku doczekamy spokojnie. Tak, natomiast nie jestem pewien, czy do Wielkanocy też. Proszę pani, trzeba brać pod uwagę, znaczy scenariusz prowokacji, bo Trybunał Konstytucyjny jest pretekst, tam centrala rybna mogła być też pretekstem takim, każdy pretekst jest dobry, akurat trafiło na Trybunał, bo to tacy tam frędzlowie są. Pretekst jest taki, ustawa o Trybunale Konstytucyjnym leżała sobie od 2013 roku, w Sejmie nic się nie działo, aż dopiero 27 maja, kiedy już się wyjaśniło, że prezydent Komorowski przegrał wybory, Sejm w stachanowskim tempie tę ustawę uchwalił. Tam został wpisany taki rozdział 10 do tej ustawy, przewidujący marszałkowski zamach stanu. Mianowicie marszałek Sejmu może się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie przejściowej niezdolności prezydenta do pełnienia urzędu. Czyli i przejmuje jego obowiązki. Więc w tej sytuacji zadbanie o prawidłową obsadę Trybunału Stanu jest najwyższej, zadaniem najwyższej wagi. No inaczej cały program się nie uda, prawda? Więc w tydzień zaledwie po konferencji MOST Senat tę ustawę zatwierdził.
A kiedy się okazało, że i Platforma Obywatelska nie wygrała wyborów, natychmiast padł rozkaz wybrania sędziów nawet z pewną nadwyżką, bo to przybytku głowa nie boli, prawda? No i ponieważ z inicjatywy PiS-u Sejm wybrał drugich sędziów, tamtych prezydent Duda nie zaprzysiągł, tych zaprzysiągł, no to mamy ambara de riches, natychmiast podniósł się klangor o zagrożeniu demokracji i powstał Komitet Obrony Demokracji. To może by było tylko śmieszne, chociaż warto zwrócić uwagę, że tam pan ten Kijowski, który jest wysunięty na fasadę tego Komitetu Obrony Demokracji, to on jest cywilem stuprocentowym prawdopodobnie, ale tam jest w tle zakon synów przymierza żydowskich in corpore. I tacy obrońcy demokracji, co to samego jeszcze znali Stalina, weterani. No, czyli już wiadomo co. I teraz, proszę Państwa, to byłoby śmieszne, tylko może, i te próby umiędzynarodowienia i tak dalej, gdyby nie jedna rzecz. Otóż w traktacie lizbońskim, który Polska ratyfikowała, jest zapisana tak zwana klauzula solidarności, która bardzo przypomina starą, poczciwą doktrynę Breżniewa. Ta doktryna Breżniewa mówiła o ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych. Państwa socjalistyczne były suwerenne, no niechby kto spróbował w to wątpić, to mu ruski miesiąc pokazano natychmiast, ale były przede wszystkim socjalistyczne. Więc jeżeli w jakimś państwie socjalistycznym socjalizm był zagrożony, to inne państwa socjalistyczne mogły mu udzielić bratniej pomocy, przechodząc do porządku nad jego suwerennością. I tak się stało w 1968 roku. W traktacie lizbońskim o socjalizmie nie ma ani słowa. Natomiast nie tylko socjalizm może być zagrożony, bo zagrożona może być również demokracja. I klauzula solidarności powiada, że jeżeli w jakimś państwie członkowskim Unii Europejskiej jest zagrożona demokracja, to na prośbę tego państwa Unia Europejska może udzielić mu bratniej pomocy, również wojskowej. Zaraz do tego dojdziemy. Również wojskowej dla usunięcia zagrożeń dla demokracji. Z zapisu tego punktu traktatu lizbońskiego wynika, że z taką prośbą powinny wystąpić władze tego państwa. Nie jest to expressis verbis, ale logicznie z tego wynika. Ale jeżeli zagrożenie dla demokracji płynie właśnie ze strony tych władz, no to chyba jest oczywiste, że ktoś musi je wyręczyć. I dlatego natychmiast został Komitet Obrony Demokracji powołany. I tak Wasyl Bilak przecież nie był formalnie żadnym upoważnionym przedstawicielem państwa. W każdym razie upoważnionym do wzywania interwencji. No ale czyż Unia Europejska pozostałaby głucha na takie wołanie serca gorejącego? Chyba państwo nie macie, że Niemcy by to nie mogłyby tego ścierpieć. No to... Wie pan, no to jest w ogóle taka na razie doktryna obronna. No jest ta. Więc przy czym jeszcze... To jest jedno ryzyko. A drugie ryzyko już w traktacie lizbońskim nie zapisane, ale ono wynika, jak państwo pamiętacie, Ojca Chrzestnego numer 2. Tam jest taka scena, jak Michael Corleone powiada, dzisiaj załatwiam sprawy rodzinne i morduję wszystkich dookoła. Taka interwencja wojskowa, a trzeba powiedzieć, że ona by była legalna, bo 24 stycznia 2014 roku pan prezydent Komorowski podpisał ustawę numer 1066 legalizującą czy stwarzającą pozory legalności dla użycia formacji zbrojnych obcych państw i rozruchów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Więc ta ustawa obowiązuje i traktat lizboński też obowiązuje. Mamy od strony formalno-prawnej wszystko dopięte. Wszystko dopięte do wojskowej interwencji i nie można by było nawet Rady Bezpieczeństwa ONZ-u wzywać, że nam się krzywda dzieje, a przecież tu podpisaliście wszystko, prawda? Więc o co chodzi? A przy tym wszyscy mogą załatwić w tym zamieszaniu wszystkie swoje interesy, których nie mogą załatwić Żydzi, realizację roszczeń majątkowych, Niemcy, jakieś koncesje na ziemiach utraconych. A kto by temu zapobiegł? A kto by temu zapowiedział? Czyli może być zrealizowany nawet scenariusz rozbiorowy w najgorszym wypadku i nikt by temu nie był w stanie zapobiec, bo chyba państwo nie macie złudzeń, że nasza niezwyciężona armia by stanęła po naszej stronie w tym konflikcie. Nie ma...
bardzo, dziękujemy panu. Dziękuję bardzo.